Dzień dobry, witam państwa. Witam psy, koty, nietoperze, pająki. Zapewne są tu jakieś pająki. Ja się nazywam Paweł Pruchniak. Krzysztofa Czyżewskiego w tym miejscu i w tym gronie zapewne nie trzeba pr przedstawiać. Państwo zresztą najprawdopodobniej wiecie o Krzysztofie dużo więcej niż ja, choć znamy się od lat. Natomiast Przedstawienia, jak sądzę, pewnego przynajmniej wymaga ta książka, o której mamy rozmawiać, czy która jest pretekstem dla, dla naszej rozmowy. Pretekstem w dosłownym znaczeniu takim tekstem, który jest wcześniej, z którego wyprowadza się inny tekst. Ta książka bardzo piękna, bardzo piękna jako przedmiot piękna w swojej warstwie, warstwie wizualnej i piękna w tym, co, co ma do powiedzenia. Piękna i w jakiejś mierze onieśmielająca. Więc pozwólcie Państwo, że tą rozmowę otworzę krótkim szkicem. To jest 12 notatek, które spisałem na, na kanwie mojej lektury żegaryszek, która trwa już ładnych parę, parę lat. A ten szkic nosi tytuł Dar oka, oka mgnienia i jak wspomniałem, jest to 12 krótkich notatek. Żegaryżki to zapisy opatrzone datami dziennymi, bez wskazania roku, z którego pochodzą. Tworzą tryptyk. Jego trzecie ogniwo jest zarazem zwornikiem. Łączącym dwa wcześniej wydane cykle. W tej osiowej książce, księdze wierszy najmniejszych, powracają niektóre zapisy i fotografie ze zbiorów poprzednich. Zostają jednak raz jeszcze wpisane w krągły rok, w tok kalendarzowych dni i nocy. Biegnących ścieżką powrotnych miesięcy, ścieżką pór roku, która prowadzi od wiosennego przesilenia do schyłku zimy i wciąż na nowo odnajduje sama siebie. Jeśli trzeci tom żegaryszek tworzy oś tryptyku, to dwa poprzednie zbiory. Są jak skrzydła trójdzielnego ołtarza. Skojarzenie z ołtarzem wydaje mi się o tyle na miejscu, że żegaryszki raz po raz dotykają czegoś sakralnego w realności świata, dotykają jego duchowej materii, a zarazem są formą adoracji istnienia. Tak to widzę. Tak czytam, cykle fotografii i zapisów, ich przeplot, ich podwójny nurt, podwójny oddech, jako forma liturgiczna, jako droga duchowa, rodzaj podróży mistycznej. Ścieżka powrotnych dni, która prowadzi żegaryszki. Jest ścieżką światła. Podążanie nią poprzez spojrzenie i zapis ma w sobie coś z poprzedniego rytuału. Powszedniego rytuału jest trwaniem w żywym, w żywym nurcie istnienia. Dlatego tak często odnajduje się w akcie strzelistym. Dlatego przypomina wyłuskiwanie. Ziaren żaru z wygasłego popiołu, z wygasłego paleniska. Ten obraz konsekwentnie otwiera wszystkie trzy ogniwa tryptyku ułożonego z żegaryszek. Na rozpałkę dnia, żegaryszki wybieram, spieca żar słowa. Tak zaczyna się dzień i jego powszedniość, jego powszedniość i jego sakralność. Sakralność codzienności, powszednia, jak rozpalanie ognia o poranku. Właśnie o tym pisał Yeats w piosence Starej Matki. Wstaję o świcie, na klęczkach dmucham, aż ziarnko żaru ogniem wybucha. W tym tchnieniu, rozdmuchującym ziarno żaru, jest coś na wskroś duchowego. I zarazem, to właśnie ten żar jest duchową materią istnienia. W jej buzującym niczym ogień, w jej buzującej niczym ogień, parzącej palce, realności. Podtrzymywanie tego żaru. Jest ponad ludzkie siły, ale zarazem, bez naszej pracy, ten żar strzeźnie. To dlatego piosenka starej matki kończy się tak muszę pracować, bo stara jestem, a ziarnko ognia stygnie i krzepnie. Dlatego trzeba patrzeć intensywnie. Dlatego trzeba pisać, brać oddech, przyklękać, dmuchać wstygnący popiół. Mam wrażenie, że z takiego właśnie poczucia rodzą się żegaryszki. Czym więc są? Gatunkiem poetyckim, topograficzną wskazówką. Metaforą przenoszącą intuicję żaru istnienia w przestrzeń sztuki słowa i, i obrazu. Są wszystkim tym po trochu. Dla mnie najważniejszy jest ich związek słowny, etymologiczny, a, a przez to głęboki, z żarzeniem się, z żarzeniem się, i z czymś, co może stać się. Za jak, jak żagar, czyli, czyli szczapa drewna w sam raz na, na rozpałkę. Etymologicznie żegaryszki odsyłają też do, do żegadła, do żegadła, które zostawia wypalony ślad, rodzaj znamienia, wskazującego miejsce dotknięte przez żar. Również tak można je widzieć, również tak można widzieć. Żegaryżki. Można dostrzec, dostrzec w nich obrys punktum, przez które prześwituje żywioł buzujący w głębi istnienia. Są więc żarzące się węgle i jest chwytające je spojrzenie, dar okamgnienia, dar okamgnienia, dar układania słów w zdania poruszająco intymne i proste, jak wyciągnięcie ręki, jak podanie dłoni. Wałże tych zdań, w instrumentujących je obrazach, jest coś z akwareli, coś z grafik Gielniaka. Są szyte ściegami światła, swoją Wewnętrzną przestrzeń zawdzięczają oku, które opowiada. Ważną rolę odgrywają w nich prześwity, refleksy, świetliste bliki, przemazania, a na innym poziomie przejrzystość, lustrzane symetrie, odwrócone perspektywy, odwrócone, rewersowe, otwarte na, na drugą stronę, otwarte na to, co jest wewnątrz widzianego. I na zewnątrz widzenia. Spojrzenie, z którego rodzą się żegaryszki, to spojrzenie miłosne, dostrzegające w lotnym powietrzu powidoki strzały Erosa. Jest w tym erotyczna aura, dreszcz ciała, ale też miłosne przywarcie do istnienia. Miłosna dokładność, z jaką usta układają się do pocałunku, do, do, intym, do intymności układanej ze słów. Widzenie udziela nam istnienia w świetle. Kiedy nasze zmysły, pamięć i serce odkrywają tajemnicę światła, wtedy realna przestrzeń, w której żyjemy, Staje się niewyobrażalnie gęsta, nasycona istnieniem, wezbrana, oszałamiająco intensywna. Tak słyszę lekcje uważnego zamieszkiwania konkretnego miejsca na Ziemi, krasnogródy, lekcje współistnienia z roślinami i zwierzętami, z ich pokorą i wielkodusznością bycia w pobliżu. Ta cicha obecność oswaja nas, udomawia w istnieniu. Obwiedziona jest konturem blasku, który mży niczym nimb, znak ubogiej świętości, znak realności sakrum. Można więc chyba powiedzieć, że żegaryszki są ogniwami raptularza, w którym splatają się i łączą dwa żywioły: medytacyjny i iluminacyjny. Łączą się, między innymi w wyczuciu, że nic ponad ciszę. I właśnie dla tej czystej, wysokiej ciszy, dla jej krystalicznego tonu, że budują przestrzeń rezonansu. Ta akustyczna przestrzeń utkana jest z rytmów, tworzą ją pasaże współbrzmień, wewnętrzne echa, niekiedy rymy, delikatne, jak, jak kładzione pędzelkiem. Wszystko to sprawia, że w żegaryszkach jest ten rodzaj dźwięczności, która odsłania się w ciszy i poprzez ciszę. W ciszy trwają też. Zapisane słowa, one również są nią okryte, ale zarazem słyszymy ich śpiewny szept, niemą psalmodię, przeplot muzycznych fraz. W pisaniu zawsze jest coś zbrania nut i coś z tkania. W biegu pisma. I w ruchu lektury uobecnia się pajęczy trud zawiązywania promiennych nici w sieć epifanicznego widzenia. Ta sieć splecionych epifanii potrzebuje naszego oka i naszego pióra. Również na tym polega tajemnica pisma, tajemnica piszącej trzciny. I tajemnica wejścia w rzęsistość niemej mowy, nie naszej, nieskończenie cichej, zawrotnie wymownej. Gdzieś tu rysuje się próg, przez który przepływa strumień przemian czasu i światła. Spojrzenie w ten strumień pogłębia widzenie, pozwala nam. Wejrzeć w siebie i zarazem wyprowadza poza opłotki osobowego ja. Sprawia, że czujemy pod stopami nieobjętą ziemię, a nad naszą głową otwiera się przepaść nieba tonąca w mroku gwiazd. Żegaryżki wymykają mi się. Onieśmiela mnie odzywający się w nich duchowy zmysł, ich czystość i odwaga, ich brak pretensji do bycia szykowną literaturą, poruszająca szczerość, wyostrzone wyczucie metafizycznej głębi. Nie umiem znaleźć języka, żeby o tym dobrze opowiedzieć. Niech więc tak zostanie. W pół kroku na progu. Nie rozumieć piękna, nie stawiać kropki, trwać w oddechu burzy, czuć w ustach jej piołnowy posmak, odnaleźć pod palcami pismo rzeczywistej obecności, czytać je zmysłem serca, zmysłem pamięci. Nie uchylać się o lśnieniu, stać się piszącą trzciną, jej szeptem i pamiętać, że dopiero w locie powracamy do siebie, jak żurawie. Krzysztofie, chciałbym, żebyś teraz przeczytał garść Żagaryszek, żeby Państwo usłyszeli. Ach choć trochę mój tekst to do nich dorasta. Ale zrób to proszę do mikrofonu. 21 lutego. Na białej łące jemiołuszki się pasą, tańcem nad tańcem. Tu jest taki cały cykl białej łąki też mi parę lat zabrało, żeby odkryć zwykle się. Dzieje tak, że zima zabiera nam łąkę. Przykrywa śniegiem i jej nie ma. Że odkryć, że, że zimą żyje łąka. Na białej łące światło i cień pisze się zawsze jednym tchem. 18 lutego na białej łące każde zwierzę pisze się razem z człowiekiem. 17 lutego na białej łące najmniejsze źdźbło pisze się z wielkiej litery. Piętnastego lutego w duchówce zimy Zwój białej łąki leży, Jeszcze żar trzyma. Mm. Dwudziesty piąty lutego Jest coś więcej w nic, Gdy wszystko jedno ze mną, Bez reszty jesteś. Dwudziesty szósty lutego W locie żurawi Śpi moja stara dusza, to śmierć przemija. Piąty lipca. Ciągle nie wiem, kim pod skrzydłem łąki jestem. Nie budź mnie jeszcze. Szósty lipca. Kim ja? Wiatr mnie brał. W rój traw, w lot, od źdźbła do źdźbła. To ja. Nie ja, to. Dwudziesty lipca. Lot czapli przez las. Utrąca kropkę nad i. Co tak w drzwiach stoisz? A, słyszeliście Państwo, zwracałem uwagę na taki rodzaj zabiegu konstrukcyjnego, na takie układy awers-rewers, lewa strona, prawa strona, napięcia między światłem i ciemnością. O tym nie mówiłem, ale o tym jeszcze powiemy. Krzysztof przeczytał najpierw z głębi zimy zapisy, a później z głębi lata pomiędzy lutym a lipcem. Jest prawie dokładnie pół, pół roku. To jeszcze jedna odsłona tej wyobraźni, która pracuje w układzie awers, rewers dwóch stron tej samej monety. Przywitałem tutaj nie, nie do końca żartobliwie również, również pająki, ale właściwie powinienem także przywitać sarny i, 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 i żurawie. Zresztą Całą ptaszarnię, która pojawia się w, twojej, w, twojej, w Twoich żegaryszkach. Na, na, na szczęście, sarny i żurawie mają świetny słuch, więc nie muszą być tutaj. Na pewno słyszą, że o nich rozmawiamy. Odgrywają zwłaszcza, zwłaszcza sarny. Lotność saren, ich skoki odgrywają, odgrywają istotną rolę w Twojej wyobraźni, a w każdym razie w tym, co, co z tej wyobraźni przeniknęło do, do żegaryszek. Czy mógłbyś ten wątek saren, ich lotności i, 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 i żurawi, ich taneczności rozwinąć? To prawda, że saren jest, od saren jest gęsto w żegaryszkach, tak jak w naszym życiu tutaj. I one są, bo może one dlatego się tak często pojawiają, że zagadują rozmowę. Jeżeli masz borsuka, lisa, to on umyka, nie patrzy ci w oczy, a raczej jest spłoszony. Natomiast z Sarną się spotykasz bardzo często w takim spojrzeniu prosto w oczy, zanim ona skoczy, to zawsze jest taki moment gdzieś z kraju lasu, z głębi łąki, kiedy się zatrzymuje i głęboko patrzy i w oczy, jakby budzi ciszę. I żagaryżki w ogóle tak jak wywołałeś to już wcześniej. Rodzą się właśnie w takiej sytuacji, kiedy, e, kiedy powstaje taka nisza dla słowa, dla obrazu, e, i wtedy jest ta potrzeba odpowiedzi. E, wtedy rodzi się żagaryszek, który gdzieś tam zaczyna brzęczyć w środku, od, od tego zawieszonego wzroku sarny. E, ale też jest ich obecność taka, że, o, że, że, się, że wchodzą do Twojego ogrodu, przychodzą bliżej i właściwie można tak żyć, tak się poruszać w przestrzeni, żeby ich nie płoszyć. Że spotkanie z Sarnami może być takim spotkaniem, w którym w którym nie zranisz tej ciszy, to znaczy, że będziesz się tak poruszał, tak tańczył, że one będą, pozostaną z tobą. będą. I wtedy jeszcze coś innego się wyłania, że nagle rozumiesz, jak był u nas tutaj Władko Kaufman, którego znasz, z Halilem Halilowem, oni tworzyli tutaj performance. I budowali te biegacze, które jeżeli. I wtedy oni mi powiedzieli, bardzo to zapamiętałem, że jak jesteś nieostrożny, czy budujesz to po raz pierwszy, to przy takiej pracy możesz mieć ręce poranione do krwi. Poprzez te gałęzie, które układasz, wbijasz i tak dalej. I dopiero. Przy jakiejś doświadczeniu w prawie uczysz, albo przy wprowadzeniu Twojego ciała w taki stan płynności, zaczynasz uczyć się takich ruchów, które nie kaleczą rąk i że zbudujesz całego biegacza bez najmniejszego skaleczenia. I to jest troszkę, myślę, też tak ze zwierzętami takimi jak sarny, że nagle możesz tak w taki taniec wejść słowa ruchu, że ich nie spłoszysz, nie zranisz tej ciszy, ona, ona zostanie i jeżeli to się odciśnie i w obrazie, bo tutaj czytamy, czytam Państwu bez obrazów, które są jakby drugim głosem w tej opowieści, to, to właśnie jest ta próba, Takiego zharmonizowania siebie, nas. I oczywiście odkrywasz wtedy. A jeżeli ranisz, to pytasz się dlaczego, prawda? Jeżeli. Jest taki, taki haiku, taki żegaryszek, w którym to pytanie przychodzi wprost, jakby kiedy, kiedy sobie uświadamiam. Że to, co rani, to, co płoszy czy burzy nasz, y, nasze spotkanie, jest we mnie, w człowieku. Że to w nas jest coś takiego, ta pamięć o tym, że, że, że ja mogę mieć karabin, prawda? E, pamięć polowania to, to spłoszenie się skądś bierze że to jest w nas, w ludziach, coś takiego, co. Y, i oczywiście ten karabin może być wszystkim innym, co masz we wnętrzu. E, e, co burzy, prawda? I rani całą tą sytuację, więc, e, więc szukasz wtedy oczyszczenia, prawda? Szukasz, zadajesz sobie pytanie, jak tą broń odłożyć e, w tym spotkaniu. Tak, zwierzęta, zwierzęta czegoś nas uczą, czegoś. Chyba głęboko ludzkiego, tak, tak można by pewnie to też ująć. A, a te przepastne, szczególnie przepastne oczy, oczy saren, są, są zarazem jak lustro, w którym, w którym można zobaczyć siebie innego, głębszego, oczyszczonego. Oczywiście to wymaga pe, pe, pewnego wysiłku, żeby zobaczyć siebie oczyszczonego. A sarny uczą także tego, że. Istnieją w lesie i przez łąkę tajemne ścieżki, takie ścieżki ukryte. Żegaryszki też są zapisem podążania, taką ścieżką ukrytą. Same może są rodzajem ukrytej, ukrytej ścieżki, takiej ścieżki a, a, wydrążonej w płcieniach, w szarościach. Dążącej, no może właśnie gdzie dążącej, to jeszcze o tym porozmawiamy za, 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 za chwilę. To, to, to brzmi enigmatycznie kiedyś mówię ukryta ścieżka, mistyczna droga, wymiar duchowy. Ale jednocześnie to jest ścieżka bardzo konkretna. Domyślam się, że za każdym z tych zapisów stoi rzeczywiste doświadczenie. A i zapewne każdy z tych zapisów można usytuować z dokładnością GPS w bardzo konkretnym miejscu. To prawda. To jest i, i w tym co mówisz o ścieżkach, to też jest. Tak, to znaczy bywa tak, że my je bardziej widzimy zimą na przykład zwierzęce ścieżki, prawda, że nagle to się tak unoacznia, że że do naszego kompostownika jest trakt wydeptany, prawda? Nawet. Ale to jest jeszcze co innego, że w łące czujesz tą ścieżkę i wiesz, gdzie są miejsca ich noclegu, gdzie się robią sobie legowisko zwierzęta i że jest tam jakieś ciepło. Ale też to samo jest z z ptakami, tak? czyli to nie, nie dotyczy tylko ziemi. Ja znam już teraz ścieżki przebiegu czarnego dzięcioła, dźwięków żurawi. One sobie też wyrabiają ścieżki w całej materii tego, co, co nas, nas otacza, i można w to wchodzić, prawda? Tak. W... I to jest wtedy taka ścieżka, która jest ścieżką głębi w takim sensie, jak nurkowie na przykład nadają sens pojęciu choroba głębi. Dla nurka jest coś bardzo niebezpiecznego, kiedy zachoruje na głębie, bo to jest taki moment, kiedy on idzie tak głęboko, że już nie chce wracać, że jakby traci to wyczucie, kiedy może powrócić na powierzchnię i zaczerpnąć powietrza. I jak wchodzisz na taką ścieżkę głębi ze zwierzętami, to znaczy, że zostawiasz, że wszystkie mechanizmy bezpieczeństwa, jakie masz, które cię trzymały, zostają gdzieś odłożone. Zapominasz o czasie, zapominasz o ciele, o ranach, które możesz zebrać na skórze i wiele różnych innych rzeczy, o tym, że powinieneś mieć orientację w przestrzeni. To wszystko nagle zostaje odłożone i gdzieś idziesz. Za głosem, za, za tą ścieżką, i wchodzisz jakby rzeczywiście w drugą przestrzeń. W takim sensie. Więc, więc to jest ta przygoda, którą, którą to spotkanie stwarza, taką możliwość. Chociaż jest związana z ryzykiem, od tego najmniejszego, że budzi, burzy ci to porządek dnia i orientację tego GPS-a. Po prostu nie wiesz, gdzie jesteś. I się dopiero po jakimś czasie budzisz, powracasz jakby do tych wszystkich sterowników, które, które masz ustawione, i które cię z jednej strony bronią, ale z drugiej strony odcinają tak naprawdę od pełnej, pełnej rzeczywistości, wokół której, wokół której jesteś. Więc w tym jest też szansa dla słowa poetyckiego, dla doświadczenia duchowego, żeby. Znaleźć taką możliwość pójścia, prawda, taką ścieżką za, za głosem. Ja wielokrotnie już się w takich sytuacjach znajdowałem. Potem jest też pytanie o powrót, bo to troszkę jest tak, jakbyś wszedł na most, który Cię przeprowadza do, tej, do drugiego brzegu. Nieznanego, obcego. To jest nasze doświadczenie budowniczych mostów. Wiesz, że po latach jakby odkryliśmy, że, że tajemnica mostu nie jest w tym, żeby cię przeprowadził na drugi brzeg. Jak zwykle to rozumiemy. Dobry most jest, musi być tak zbudowany, żeby u, umożliwił ci powrót. Czyli, że ta, ta, ta wyprawa jakoś musi, musi mieć też tą fazę powrotu. Jeżeli to się odcina, to, to, to zanika, prawda? Gdzieś to ucieka w taką rzeczywistość, w której którą utracisz, prawda, to nie chodzi o to, że siebie utracisz, ale nie będziesz już miał możliwości napisania wiersza w tej konkretnej sytuacji, o której my mówimy, czyli możesz pójść taką ścieżką, ale ona będzie bez wiersza. Tak jak, jak dla nurka może być śmierć, prawda, jeżeli jeżeli jesteś, jesteś tym rzemieślnikiem słowa, to musisz tak most zbudować, żeby powrócić, bo wtedy napiszesz, napiszesz wiersz, czyli wrócisz z czymś, jakby będziesz musiał się na nowo i mógł złożyć w słowa. Roz, bez tego rozpadniesz się i, i, i nic nie będzie. To, to Mówię o różnych wymiarach tego, tak, na przykład Kazimierz Dąbrowski z psychologii, z psychiatrii wypowiedział, że to jest ta dezintegracja pozytywna, prawda, że mm -hmm. doświadczenie nieduchowe jest tym, które cię rozbija, czyli rozbija te wszystkie twoje gotowe struktury, bo inaczej się nie rozwiniesz, nie otworzysz, ale ona musi być pozytywna w tym sensie, że na nowo to skonstruujesz, jeżeli nie będzie... Dezintegracji, pozytywnej zostanie sama dezintegracja, sam rozpad, sama niemożność nazwania, prawda? napisania wiersza i tak dalej. Mhm. A w tym, co powiedział Krzysztof Czyżewski, można się zgubić, jeśli będzie się to rozumiało jako opowieść o drodze tam i z powrotem. Ale to, co robisz a i w żegaryszkach, i w wielu innych swoich działaniach, a i w tym, co, w tym, jak jest zorganizowana przestrzeń tutaj w Krasnogródzie, droga tam jest zarazem drogą powrotu. To nie jest droga tam i z powrotem. To tam, to ta droga w stronę tam jest zarazem drogą powrotu. Ukryta ścieżka, a tak, w jakiejś mierze niebezpieczna, jest jednocześnie ścieżką, do której prowadzi otwarta brama. Krzysztof powiedział, tam można wchodzić, tam można wejść. I taka ukryta ścieżka, zbudowana z tych żegaryszek, tutaj niedaleko jest. Te żegaryszki na, na, na zwojach. Wydrukowane układają się w ścieżkę, do której prowadzi otwarta brama. I ta droga pod górę od tej otwartej bramy, tam przy, przy tej szutrowej drodze, prowadzi tutaj, w stronę miejsca, w którym jesteśmy. Jeżeli coś wiemy o tym miejscu, to wiemy, że to jest miejsce powrotu właśnie, droga. To do tego miejsca jest zarazem drogą powrotu, a jednocześnie jest tą tajemną, ukrytą, ukrytą ścieżką. Przepraszam, że tak po belwersku e, tłumaczę jeszcze to, co po, po, powiedziałeś, ale ze słuchaczami to różnie bywa raz Trzeba powtórzyć dwa razy. Poza tym, jak mówił empadokles, co warto powiedzieć raz, to warto powtórzyć wiele razy. Więc... A ja sam chętnie to słucham. <słucham> Okej. Okay. Okay. Więc zwracam uwagę na tą ukrytą ścieżkę między drzewami, do, do, na tą ścieżkę, do której prowadzi, prowadzi otwarta na oścież brama. Po spotkaniu mam nadzieję, mam nadzieję, że tam pójdziemy. Powiedziałeś, że most gdzieś prowadzi, że gdzieś można przejść, że jest jakiś drugi brzeg. Jakaś druga, druga strona. Jest w tym pewien kłopot. Jeżeli znamy ten cel, znamy tą drugą stronę, to najczęściej jest tak, że właściwie nie ma już po co tam iść. To, jakby to już jest miejsce oswojone. Tak jak skoro wiemy, znamy, to znaczy, że, że, że tak czy inaczej, dosłownie czy, czy w jakimś duchowym sensie, już tam byliśmy. Jedną z tych ścieżek do, tego, do tych miejsc nieokreślonych, tajemniczych, o których nic nie wiemy, jedną z tych ścieżek jest noc, że garyszki rodzą się ze światła, ale jedną z ich źródłowych materii jest również ciemność. 9 października któregoś roku zapisałeś o takie trzy wersy. Odmów psalm nocy, wystąp z brzegów, patrz w oczy, gdzieś tam jest przejście. Gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, to jest ten drugi brzeg, o którym nic nie wiemy. Jest bardzo piękny żegaryszek, tak to odmieniłeś. Ja myślałem, że to jest ta żagaryszka. No więc jest taki żagaryszek, który wydaje mi się właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, sugeruje, zanotowany 29 maja. Kładka, nic więcej, parę desek nad dnem bez drugiego brzegu. To jest ta prawdziwa droga. To jest ta rzeczywista, duchowa podróż. I realna przygoda. Rozwiniesz to jakoś? Noc. Yy, tak, to jest. No, my mamy to szczęście, które coraz bardziej doceniam tu w Krasnogródzie. To jest też część tej mapy, o której wspomniałeś, że my mamy tutaj totalną ciemność, ciąż, czyli nie mamy zatrucia światłem nocy. Yy, światłem sztucznym oczywiście. No, większość ludzi już żyje po prostu w, tej, yy, w tym zatrutym organizmie, nie mając yy, pełnej ciemności, czyli nie mając jakby pełnej intensywności Drogi Mlecznej, gwiazd, nieba. Yy, I to Psychicznie nawet bardzo obciąża, tak niedostrzegalnie, nie musimy sobie z tego zdawać sprawy, ale coraz bardziej ja to psychicznie czuję, że potrzebuję takiej ciemności, która, y, y, która jest głęboka i totalna, dlatego że tam jest światło, właśnie. Ja Ci to, y, opowiadałem y, już o tym, ale teraz y, to jakoś chcę przywołać, że. Jest taka tajemnica w malarstwie Jerzego Nowosielskiego i on z tego powodu miał bardzo często kłopoty, że on malował tak zwane ciemne, czarne Madonny i wierni wielu parafii nie rozumieli tego, dlaczego ta Matka Boska jest czarna, ciemna i my z Małgosią akurat doświadczyliśmy to w takiej pięknej cerkiewce grekokatolickiej w w Lurt, gdzie kiedyś spędzaliśmy czas i tam polichromię położył Nowosielski na zaproszenie no takiego, jak się potem okazało, odważnego proboszcza, który kochał jego malarstwo, ale kompletnie nie mógł znaleźć zrozumienia dla tego u swoich parafian. I oni nawet, ja już, jak Nowosielski stworzył tą polichromię, to oni chcieli ją zamalować. Niedobrze nie, nie się czuli tam i rzecz Rzecz w tym, że jeżeli człowiek zanurza się głęboko w medytacji, w modlitwie, w tej przestrzeni, którą Nowosielski stworzył, to nagle dochodzi do takiego momentu, kiedy doświadcza, że ta czerni świeci, że to jest tak naprawdę światło. Że, że to jest jakaś promieniująca jasność. I oczywiście, trudno. Przejść do, do takiego widzenia no, nawet w takiej codziennej, prawda, liturgii, czy obecności z innymi, to troszkę inne, innego nastroju potrzeba do tego wszystkiego, ale jeżeli się to odkryje, to, to wtedy ta moc tego obrazu jest nieprawdopodobna. I, czyli, co chcę przez to powiedzieć, że potrzebujemy głębokiej ciemności żeby docierać do światła, żeby je budzić, że ono się jakby tam, tam rodzi gdzieś głęboko. Więc to też się stało jakby częścią oczywiście tego, tego zapisywania przestrzeni Krasnogródzkiej, że ta czerń nocy stała się ważnym kolorem. Tego rysunku. Chcę jeszcze się tylko odnieść, bo powiedziałeś, nie chcę, żeby to nam może uciekło, że to jest w ogóle mapa i taka krasnogródzka i w tym sensie ta praca nad żegaryszkami, jest taką pracą kartografa troszkę. To znaczy, zamieszkując. Przestrzeń na początku, nie znając jej, będąc nowym, noworyszem, takim greenhornem, widzimy bardzo mało, chociaż wydaje nam się, że, że, że widzimy, mamy dobry wzrok. I mm, to nie jest kompetencja językowa, którą trzeba mieć, nauczyć się angielskiego, żeby tą książkę czytać, prawda? Wydaje się, że my znamy ten język i że tą książkę potrafimy czytać, ale nie uświadamiamy sobie, że czytamy co trzecie, co dziesiąte słowo w tej księdze i często nawet nam je utrudno ułożyć w zdania, już nie mówiąc o całej opowieści. Więc jak, więc, jak zaczynasz pracować nad tym, to zaczynasz do, właśnie w te puste dziurki, w, w sieci, jakby wstawiać konkretne słowa, konkretne byty, konkretne ścieżki, które zagęszczają tą przestrzeń, która była na początku rozrze rozrzedzona, taka łatwa do przejścia. Ale też w jakimś sensie obojętna, prawda? Ona cię nie zaczepiała, nie było tam za dużo tego, żeby się na czymś osadzić. I to jest rok. Czas jakby dochodzi wymiar czasowy tego, tych pór roku, które się pojawiają, ale. On właśnie pory roku są wtedy, kiedy nie są cztery. To znaczy pory roku jeszcze trudno odczuć w jednym roku. Jak się żyje w jednym roku, jeszcze się nie odczuwa tak naprawdę pół roku. Dopiero przez wiele lat żyjąc zaczynasz rozumieć, co to jest obrót pół roku i wchodzisz jeszcze w jakiś inny wymiar, wymiar czasowy. I wtedy. Każdy każda ta, ten okruszek, który zatrzymałeś z tych iluminacji, yy, zagęszcza tą przestrzeń i ją jakoś i ciebie jakoś w tym zakorzenia. I to ma oczywiście bardzo różne konsekwencje. Wydaje mi się, że to jest jakby największe może. Nie, nie wiem, czy największa, ale to jest jakaś tajemnica poezji w ogóle. Yy, tworzenie takiej kartografii. Właśnie duchowej, dla, dla naszej rzeczywistości, dla, dla naszego życia. Kiedyś miałem, mówię kiedyś, bo on już jest w świętej pamięci, mieliśmy tutaj takiego sąsiada w żegarach, Piotra Dabkiewicza, którego chcę tu przywołać. Mieszkał nad Gaładusią. Kiedyś mnie zabrał na pomost i przez godzinę opowiadał mi o Toniach Jeziora. Gaładuś. Znaczy, była powierzchnia, powierzchnia jeziora. Ja miałem na to jedno słowo właściwie. Co ja widzę? No widzę powierzchnię jeziora. Pan Piotr miał bardzo wiele słów, ale też opowieści, historii, związanych z różnymi toniami jeziora. One miały różne barwy, różne napięcia fali, różną głębokość. Jak jesteś rybakiem, on był i chcesz wytłumaczyć, gdzie łodzią dopłynąć na jaką rybę, musisz bardzo dobrze znać to nie jeziora, żeby Twój język był precyzyjny i ta mapa Cię nie zwiodła w jakieś yy, niewidoczne czy błędne yy, kierunki, ale też tam była pamięć, wiadomo było, gdzie w czasie wojny ktoś został zestrzelony, gdzie ktoś się utopił, gdzie żyją takie ptaki, a nie inne. Nagle nagle nad to, całą tą powierzchnią, którą ty byś załatwił jednym słowem on miał dla, i dla niego tak gęsta była po prostu rzeczywistość ta w tej w której, w której żył. Wydaje mi się, że że my utraciliśmy taką gęstość przestrzeni tak jak ten kryzys duchowości może być również z tym, z tym związany, że, e, że jest tak, tak mnóstwo pustych dziur prawda, w tej księdze, którą mie mielibyśmy czytać. W związku z tym nie wszystko rozumiemy, w związku z tym się gubimy, w związku z tym sobie różne fałszywe rzeczy e, wyobrażamy. No na przykład na pograniczu to jest o tyle ważne i dla Pana Piotra właśnie to było niemożliwe, bo jeżeli masz tak gęstą tonę i masz tak gęste powietrze, tak gęsty ogród, wszystko co Cię otacza, to ten Twój sąsiad, czy każdy człowiek, który żyje w okolicy, no jest bardzo blisko, jest ciepły, bo mnóstwo tam rzeczy się nakłada, zachodzi, zazębia, współistnieje i tak dalej. Jeżeli ona się staje pusta, yy, nieznana, prawda, obojętna, to wtedy jakaś ideologia nienawiści, jakiś nacjonalizm, jakiś inny yy, prąd może wejść, w to, co się wydawało, że, że jest w ogóle nie do pomyślenia między ludźmi. Prawda, I nagle się sami dziwimy, że w ogóle coś takiego jest. Wydaje mi się, że dla ludzi, którzy żyją w takiej gęstości yy, rzeczywistości, zdrada, czy bycie jakby przeciwko wiesz, yy, komukolwiek, również zwierzęciu, prawda, roślinie i tak dalej, dużo więcej kosztuje i dużo bardziej wydaje się niemożliwa niż wtedy, kiedy to właśnie puszcza. Yy, Staje się pustką, prawda, w, w takim sensie. I wtedy Właśnie, bo wtedy zapełniamy to sztucznymi rzeczami, taką watą sztucznych, napompowanych. Nacjonalizm nie jest niczym organicznym, żywym, prawdziwym. On jest wydumanym zawsze konceptem jakimś z takich czy nie innych powodów. Tak jak wiele innych rzeczy, wiele, wiele innych naszych lęków, więc zaczynamy to zapełnia, zapełniać z bezradności różnymi kłamstwami. O, to tak jakbyś tą księgę właśnie za, zapisywał czymś, co w ogóle się w tym oryginalnym piśmie nie miałoby prawa znaleźć, prawda? Jak, jak fałszywa nuta w, w partyturze. I ty, to. Czujesz za każdym razem, czujesz, że się fałsz wdziera. Natomiast e, jeżeli to puści, to wtedy już nie, 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 nie słyszysz fałszu, dlatego, żeby, że żeby usłyszeć fałsz, to musisz przynajmniej kilka innych dźwięków y, słyszeć, prawda? Bo jeżeli żadnego nie słyszysz, to ci się wydaje, że ten fałszywy dźwięk jest prawdziwy. Prawda? bo on nie ma się do, wobec czego odnieść, albo ma mniej e, odniesień. Natomiast jeżeli będzie gęsto, to naprawdę bardzo trudno fałsz w to, w, e, w to wprowadzać. Więc to, to wszystko ma jakieś swoje potem, to o czym mówimy, potem różnego rodzaju konsekwencje, które również dla, dla takiej pracy pogranicza mają, mają znaczenie. Mm -hmm. A... Dwie rzeczy chciałbym, y, chciałbym skomentować. Te, te fałsze y, zwykle są rodzajem, rodzajem uproszczenia. Zwykle y, próbują opisywać rzeczywistość, powiedzmy, w dwóch wymiarach, podczas kiedy ona ma, ma wymiary co najmniej co najmniej trzy albo, albo ich więcej. I dlatego to jest takie ważne, żeby trzymać się metafor. bo Metafory. Pozwalają wyjść poza ten reżim dwuwymiarowego, dwuwymiarowego świata. Dlatego, na przykład, warto myśleć nie o powierzchni jeziora, a o lustrze wody. I kiedy się tak pomyśli przez pryzmat metafory, często tak jest leksykalizowane i tak mówimy, prawda? lustro wody, to, to wtedy ta woda zyskuje głębie. No i pojawiają się, tak, coś odbija, coś w niej można zobaczyć, prawda? No, no i tak dalej. I to jest też to sprawdzanie rzeczywistości przez wprowadzanie w nią przynajmniej możliwości innych parametrów. No, jeśli one będą fałszywe, to się nie zmieszczą w tym obrazie, ale kto wie, jeśli będą prawdziwe, to zaczną sprawdzać. Wszystkie inne parametry, i wtedy te fałsze łatwiej będzie, łatwiej będzie wyrugować z naszego myślenia o świecie i z naszej praktyki, co się najczęściej przekłada po prostu na przemoc. A jeśli żyjemy fałszami. Druga rzecz, którą chcę, chcę skomentować, to, 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 to ta figura ciemności emanującej, emanującej, światłem. Ja dobrze pamiętam tą niedawną naszą rozmowę o, o ciemności i na jej pamiątkę do tego tekstu, który przeczytałem, wprowadziłem metaforę wziętą z tytułu Tomu Tadeusza Micińskiego „W mroku gwiazd”. W mroku w mroku gwiazd Otwiera się nad nami przepaść nieba, tonąca w mroku gwiazd, tak, tak, tak napisałem. Mrok gwiazd, dziwna konstrukcja, gwiazdy świecą, ale, ale jednocześnie to jest właśnie noc świecąca tymi gwiazdami. I to można zobaczyć, tylko trzeba wyostrzyć albo dostroić swój wzrok. Trzeba umieć tak spojrzeć, żeby zobaczyć. Nieprzeniknione, żeby pod tą powierzchnią odsłoniło się coś, co, co właśnie ty nazywasz nieprzeniknionym. Myślę, że teraz powinny wybrzmieć kolejne żegaryszki, ale bardzo proszę, zacznij od tego tekstu, który puentuje chyba to, o czym teraz rozmawialiśmy. 20 sierpnia. Pod język ciszy, na okamgnienie wnika, nieprzeniknione. Trudno opowiadać obraz, ale tu jest taka fotografia, nawiązując do naszej rozmowy, kiedy, kiedy właśnie sarna, jakby na skraju lasu wyłania się z takim spojrzeniem, w którym na moment się, się spotykamy i to nieprzeniknione jest, no ma, może mieć różne konotacje, ale, ale sobie zdajemy sprawę, zdaje sprawę, że, że ch chciałbym się dogadać, chciałbym zrozumieć, chciałbym wiedzieć, co myśli, chciałbym dotknąć tej przestrzeni drugiego brzegu i cały czas jestem na krawędzi, prawda? Nie nie, nie mogę na, wziąć ją w, nigdy jej nie mogę wziąć w posiadanie. 23 sierpnia sarna zaranna. Ostatnia z spadających gwiazd dzień odmyka. Czasem żegaryczki mają oprócz daty Nazwisko, to znaczy czasem powstają tym momentem, który wywołuje jej, jest śmierć człowieka z tej naszej przestrzeni Krasnogródskiej. 26 sierpnia ten żeglarzyk jest podpisany Aleś Razaną. Powstał na wieść o jego śmierci, białoruskiego poety, z którym Byłem zaprzyjaźniony. Był raz poeta, który nie pisał wierszy, aż stał się słowem. Nie daje mi spokoju. Czasem. Szukam na to słów, że. E, ten fakt, że, że czasem wiersze piszą nie poeci. I że, że jest w tym jakaś, yy, yy, jakaś sprawa, która, yy, która mnie mocno dotyczy. Yy. Inaczej mówiąc, żeby napisać wiersz, nie wystarczy być pisarzem. Trzeba stać się poetą. I to są jakby dwie osobne rzeczy, rzeczywistości. Nie potrafię tego inaczej powiedzieć, ale ale je, no jak nazwać inaczej właśnie fakt, kiedy, kiedy masz do czynienia z całą masą wierszy, a, a, a nie widzisz ciągle poety, nie czujesz poety, poetki, poezji, poezis, prawda? Że, że jest w poezji jakaś taka tajemnica, że ona się ukrywa. Ukrywa się również tym piszącym wiersze. Pozwól, że to wyostrzę tylko. A to, żebyście Państwo wiedzieli, zapomnieli, zapamiętali sobie do tak zwanego końca życia. A nie trzeba być pisarzem, żeby pisać wiersze. Mhm. Wystarczy być poetą albo poetką. Właśnie. właśnie. Mhm. Dzięki, Paweł. 27 sierpnia są. Nic nie rób, bądź, nie goń, patrz, cicho, sarny, zwrócą ci ogród. 2 września, rzuceni na wiatr, szukamy się w słowach, śmierć zagadujemy. 24 czwarty października. Coś się jesieni, coś drabiny z drzew strąca, bezpowrotnie jest. Trochę propos tego, co mówiliśmy. O... No, Pojawiają się w tym, yy, w tym tomie żegaryszek. Państwo też to wyczujecie, czytając, będąc w Alei Gabrieli, również odgłosy wojny, że one są powstające w czasie i granicy białoruskiej, i, i wojny w Ukrainie. I czasem kluczem do ich odczytania jest właśnie to sąsiedztwo. Dwudziesty trzeci, Października, ktoś nas tu budzi, ktoś na granicy życia, szuka w nas ludzi. Piętnasty, Października, rano najmniejszy, żyjesz dzień, noc czuwając na wiersz najmniejszy. Ósmy października. Był u mnie Basio. Przed odlotem żurawi, częstował światłem. Pierwszy października, szukamy dalej modlitwy do znanego, kto by wysłuchał. W tych żegaryszkach, które przeczytałeś, akurat to nie wybrzmiało, ale chciałbym zaakcentować te, te, te kwestie. Sygnalizowałem ją w tym, w, tym, w tym moim tekście. One nazywając to inaczej niż teraz powiem, one są z ducha heraklitejskie. A ożywiający je żywioł jest właśnie żywiołem żaru, ognia takiej um, dynamicznej, rozprzestrzeniającej się um, energii. I, Niektóre z nich, na przykład taki z żegaryszek o drodze, że droga ma zakręt, coś tamten, tam, a niektóre z nich brzmią w ogóle jak, 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 jak fragmenty wzięte, wzięte z Heraklita, przepisane. Ty akcentujesz to, do, do, nie na zbyt nachalnie, ale jednak dość wyraźnie, taką wschodnią tradycję, która wschodnią, w sensie dalekowschodnią tradycję japońską, powiedzmy, dla pewnego skrótu japońską, która za tymi zapisami, zapisami stoi. Ale jestem ciekaw, czy ten grecki dopływ również dla Ciebie jest jakoś ważny, czy, czy on w, w takim świadomym wyborze pewnych form, obrazów m, odgrywał jakąś rolę, czy po prostu na zasadach osmozy tam przeniknął? No, przede wszystkim masz rację, że, że no, przywołałem też Basio tutaj w jednym, więc ten tradycja i Haiku i Wschodu jest bliska. Chociaż ja y, prawda jest taka, że ja zaczyna, zacząłem pisać tego rodzaju wiersze poezje bardzo wcześnie jeszcze jako y, młodzianek w gimnazjum napisałem taki cykl nazywał się Świetlis, y, świetliki dla mojej mamy który miał właśnie takich, taki y, charakter takich gnomicznych krótkich wierszy I nie miałem wtedy jeszcze pojęcia że w ogóle istnieje taka forma jak haiku kiedy to zaczynałem y, pisać więc Odkrycie tej tradycji najpierw poprzez Miłosza, którego czytałem w tłumaczeniach Haiku jego, a potem oczywiście już dalej to studiując, jest ważna. I to jest można by o, o tym osobno, osobno rozmawiać. I ja ich nie, nie nazywam nigdy Haiku, chociaż one. No gdyby tak podejść od formalnego punktu widzenia, wszystkie są siedemnastogłoskowe. Pięć, siedem, pięć. I są o sylabach. Tak. tak. Trzy wersy, pięć sylab, siedem sylab, pięć sylab. I w tym sensie można powiedzieć, że zachowują kanon. Tyle, że na ten kanon się bardzo wiele różnych innych rzeczy składa, których nie zachowują albo nie zawsze zachowują. To dopowiedzmy jeszcze, kanon zachowany jest również przez to, że jak Państwo pamiętacie, oczywiście haiku ma swoją wizualną formę. To ono jest malowane w pewnym sensie. Ze względu na charakter, na charakter alfabetu. I tutaj, jak rozumiem, jakby odzwierciedleniem tej wizualności Haiku, są towarzyszące każdemu z tych zapisów, z każdemu z żegaryszek obrazy, fotografie, twoje fotografie. Tak. Czyli można powiedzieć, że to jest w ogóle forma haigi, jeszcze mhm. idąc dalej, tak? Czyli ja wspominasz o tym, tak. Połączenia obrazu ze słowem, co było. Bardzo charakterystyczne dla, dla tej japońskiej tradycji, Basio, sam Basio czasem ilustrował swoje haiku, czasem był świetnym kaligrafem, więc to jest jeszcze ta kultura, która nie porozdzielała tych rzeczy, tak jak u nas to istnieje. I widzisz i w morze w tym poroz, porozdzielaniu rozdzielaniu istnieje ten duch grecki, który dla mnie jest szalenie ważny. To znaczy. I tutaj trafiasz absolutnie w, to, w bliską dla mnie materię, bo dla mnie świat grecki jest światem, który jeszcze znał i Heraklit, Parmenides, czyli presokratejscy filozofowie. Znali jedność, znali, jedność, znali coś, co Heraklit nazywał koinos logos, czyli wspólna opowieść czyli takie obejmowanie czy odniesienie do rzeczywistości, które obejmuje całość, a ma przynajmniej dostęp do całości, a przynajmniej, bo myślę, że i u Heraklita, i tak samo jak potem u so Sokratesa, zwróćcie uwagę, że on, u nich była świadomość, że oni są już post, post, post-filozofami, po tych, którzy znali prawdziwą mądrość i mają ten rodzaj skromności czy pokory w sobie, jakby dopiero dokopywania się do tego, co zostało utracone. I już sama ta siła, tęsknoty czy poczucie braku, już sprawia, że ty, ty idziesz w stronę tego utraconego koinos logos, obejmującego całość. I to jest jakby u samego źródła, Tworzenia żegaryszek, że nasza sztuka, jakby miał to ta w taki sposób ująć, powstaje, jeżeli, masz, jeżeli mamy pryzmat światła, prawda, to wiemy, że ono wy wychodzi z pewnego punktu, po czym rozczepia się na różne barwy. Sztuka powstaje już w tym rozszczepieniu. Czyli my, jako artyści, tworzymy w barwie, w obrazie, w słowie, w dźwięku. W zapachu, w różnych rzeczach, które już są z rozszczepionego pryzmatu. Natomiast yy, mamy świadomość, że ten dostęp do źródła, w którym to wszystko było razem jedno, yy, jest utracony, prawda? Że, to się, że my się już spotykamy na pewnym etapie, w którym doświadczamy utraty, rozdzielenia. E, e, granicy, i tak dalej. W, w związku z tym właśnie mógłbym powiedzieć z tej perspektywy, że, że garyszki powstają z, tak, z takiej tęsknoty, żeby znaleźć drogę z powrotem wracamy do tej, z powrotem drogi do, do tego momentu, w którym to jeszcze istnieje wspólnie. Jakby współbrzmi, ten czuje w jednej całości. I to jest właściwe, ta, ta walka o to, to zmaganie o to, myślę, bardzo jest właściwe myśli greckiej, sztuce greckiej. I e, znalezienie się właśnie na, na takiej drodze powrotu jest niewątpliwie czymś dla mnie szalenie ważnym. To jest fa fascynujące samo w sobie, ale fascynujące, dla mnie jest również to, kiedy kolejny raz jakby znajduję poś, po, po, poświadczenie takiego przeczucia, że dzieło artysty jest zawsze dziełem integralnym, pełnym, oczywiście wielowątkowym, ale spoistym. spoistym. Mówiąc o, o tym mam na myśli to, że w jakiejś mierze żegaryszki są powrotem do tego cyklu gnomicznych form poetyckich napisanych przez ciebie dla mamy. Zatytuł, ten, ten cykl zatytułowany był Świetliki. Od żegaryszek do świetlików prosta i krótka droga. Od gnomicznych form, których wierszy najmniejszych, od wierszy najmniejszych, których trzy, trzy, trzy księgi spisałeś do tamtego cyklu krótkich, mówisz takonomicznych, także, także prosta, prosta droga. A ta, ta, oczywiście ta droga powrotu nie jest drogą tam, prawda, do tego, co przeminęło. Jest cały czas drogą wprost, drogą. Gdzieś, gdzieś, gdzieś w nieznane, ale w jakiś tajemniczy sposób jest zarazem drogą powrotu. A we wszystkich trzech tomach żegaryszek potrzebny był ci taki akt, gest klamrowania. Wcześniej to były. Dwa żagaryżki, które obejmowały cały cykl, ten jeden, który przy, przy, przytoczyłem, i ten drugi z motywem Nie, mej, mowy, nie, nie, mej, pisane z dywizem, pomiędzy nie, i mej tam jest niebo, nie ja. No i tak dalej. A tutaj też jest klamra. Na końcu w tym tomie powtarzasz esej. Zapis um, zatytułowany Okamgnienie, jeśli dobrze pa, pa, pamiętam, który w drugim tomie się pojawił. Ale całość otwiera tego trzeciego tomu, trzeciego Josiowego, jak, jak, jak ja sądzę, takiego środkowego. A otwiera list do mamy. List do mamy z bardzo pięknym, bardzo żagaryszkowym, choć powiedzianym w kilku dłuższych zdaniach, obrazem tego perlistego dziecka. Takiego dziecka całego w Rosie, dziecka wynurzającego się z łąki. Przeczytajcie to Państwo koniecznie, ten, ten otwierający ten tom list do, do mamy. A zwłaszcza zwróćcie Państwo uwagę na ten, ten obraz perlistego dziecka. Przepiękny, ale. Jednocześnie, wypisz, wymaluj, Krzysztof Czyżewski jak żywy, jak dziś. Ja się wychowałem w Siremie, znaczy urodziłem się w Warszawie po drodze moich rodziców na zachód. Mieszkaliśmy w takiej poniemieckiej willi na skraju miasteczka i wystarczyło przejść taką drogę i już była łąka. Miałem wtedy dwa, trzy, cztery latka, gdzie mama mnie brała. No trudno powiedzieć, żeby to były spa spacery, znaczy, bo od razu żeśmy się rzucali, w wirunki, w tak i od razu byłem mokry. I od razu wiedziałem, że je łąka to znaczy, że jestem absolutnie wolny że nie muszę się trzymać żadnej drogi, żadnego yy, drogowskazu, prawda, że tu dziecku nie wolno, to yy, no wolno, że nagle my wszystko jakby byłem w pełni, w pełni zanurzony w tym świecie. I to, był, to, to było takie lekcje alfabetu, których które uczyła mnie mama właśnie poprzez łąkę. Co stało się taką y, 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 księgą dla mnie na całe życie, do której powracam przez żegaryszki. Właściwie, pisząc do niej list, y, jakbym odpisywał żegaryszkami na, na wszystkie i od, niej, y, od niej listy. Więc bohaterką tej książki też można powiedzieć, w jakimś sensie jest łąka, czy w ogóle całego tego doświadczenia. Z żegaryszkami, to co mamy tutaj w Krasnogródzie, las, jeziora, mamy wspaniałe drogi i inne, ale mamy niesamowity ży żywioł łąk, którymi możesz. A ponieważ my tutaj raczej nie nie okradzamy swoich gospodarstw, więc właśnie tak można by głęboko w Lit Litwę, i no czasem pojawia się jakaś linka, żeby bydło było, e, ale to łatwo się przechodzi. Więc idziesz, jakby. Nawet granicy już tutaj nie ma polsko-litewskiej, więc właściwie idziesz przepastnie łąkami cały, cały czas, i ten żywioł tutaj jest ciągle, ciągle obecny, niesamowity. Wa takich dzikich, różnego rodzaju łąk, które są tak niesamowicie bogate, witalne, tajemnicze, mistyczne. Jak, jak w prawieku, myślę ciągle. To jest niewyczerpane źródło. Zgłębić łąkę, napisać w ogóle księgę łąki. Kiedyś miałem. No weźmy z biologicznego punktu widzenia. Mieliśmy takich biologów, którzy badali, oni badają w to łąkę w taki sposób, że biorą metr kwadratowy i spra sprawdzają, ile ziół średnio. E, w łące na metr kwadratowych różnych gatunków yy, żyje czy mieszka. I nagle dowiedzieliśmy, że jest ich 70-80. Tak jak Ksenia robi tutaj atlas ptaków, parków w z dziećmi. Wiesz, okazało się, że mamy blisko 80 gatunków ptaków. Gęstość tego jest po prostu niebywała. Yy, a, w, a w łące to jest jeszcze znacznie bardziej spotęgowane. Więc jak mówimy o gęstości, jakby odnajdywaniu tych liter pustych, no to zobacz, ile trzeba jeszcze. Kiedyś, kiedyś czasem nachodzi mnie taka myśl, żeby po prostu zapisać zapisać i obrazy. Na przykład ostatnio wszedłem w Łąki z aparatem jak zawsze fotograficznym i zrobiłem nie wiem, z tysiąc ile zdjęć przez godzinę. Ciągle czegoś nowego, czego, ciągle jakichś nowych wydarzeń, dramatów, świetlistości, przebiegów świateł, zapachów, dźwięków i tak dalej, które się wydarzały prawda, na, na niewielkiej przestrzeni. To jest w ogóle jakiś niebywały fenomen. Jak ja zaczynam czytać teraz coraz bardziej nowo fizyków nowoczesnych, jak zaczynam czytać naszego przyjaciela Krzysztofa Meissnera czy z nim rozmawiać, y sobie zaczynam uświadamiać, że tą gęstość, którą oni teraz od, odkrywają w kosmosie, mając do tego już instrumenty teleskopowe i inne, my mamy tutaj, że to jest znowuż zwierciadlane odbicie. E, i że tego się tak, że, że jest, że ten kosmos cały również tutaj wibruje i on jest równie tajemniczy czasem, bo bo biologia widzisz jest czy nauka w ogóle ma tą słabość, wydaje mi się, że ona wszystko bierze, wiesz, jak robisz atlas motyli, no to bierzesz na szpilkę każdego osobno i, go i układasz osobno. i czyli wyciągasz go z, z całego żywiołu i masz a ponieważ jesteś specjalistą od motyli, to wtedy po prostu badasz sobie motyla, bo to jest wiesz, jesteś entomoto, enty, entomologiem i tak dalej i tak dalej. No ale co pomiędzy. Prawda? I ile tam jest, yy, yy, ile tam jest związków, spójni, przebiegów i tak dalej. To jest w ogóle jakiś nie, niebywały świat, który ciągle jeszcze. którego jakby komunikacji, emocji. No to jest teraz ciekawe właśnie w biologii, jak, jak rozmawiamy, przyjeżdża do nas Urszula Zajączkowska tutaj. Z nią mieliśmy zresztą rozmowy o tym, że oni już idą tropem emocji roślin, prawda? odkrywania e, e, czucia roślin, ich życia duchowego, byśmy nawet powiedzieli, komunikowania się. No zobaczcie, to są, my jesteśmy dopiero na jakimś początku drogi, od, czy, odczytywania rzeczy, które poezja może dotknąć czy dotyka znacznie wcześniej, bo ona jakby ma inny, inną bramę dostępu do tego i znaleźć, oddać te, te przebiegi. To jest właśnie siła tej świetlistości, jeżeli ona się wtedy może pojawić. Basio mówił o takim pisaniu nyuizake, czyli ja bym to przetłumaczył nicowanie, jak nitką nicujesz, co u niego znaczyło jakby łączenie poprzez zapach. Co znaczyło w jego poezji, w tej jego szkole poetyckiej takie, takie pisanie, które ma, łączy się pozasłownie. wiesz, że Masz jakby taką tkankę w wierszu, która jest jak zapach, to znaczy, ona nie jest e, materialna, prawda? tylko właśnie uwalnia się e, przez jakąś świetlistość, zapach, coś co, je, co przenika. E, no więc to są wszystko te sfery, które, które łąka ma w sobie. Wiesz? I to jest, jest tak niebywale, zresztą o każdej porze dnia jest inna. Prawda? Nasza zielarka Biruta, która e, potrafi jako nieliczna jeszcze zbierać zioła, ale tak prawdziwie, dla niej szalenie jest ważne nie tylko pora roku, o której, w której ona zbiera te zioła, tylko pora dnia. Zupełnie inne zioło i inną wartość medyczną, uzdrawiającą ma zio, zioło zebrane o świcie od tego, które jest w środku dnia, że ona zna energię tych roślin. Wiesz, tak jak, e, i, jak, jak one przebiegają i, co, i jak można z, z, z nich czerpać. Wszystko jest ważne. Wysokość słońca, e, wilgotność rosa. Y, I tak dalej do tego, żeby jakby dotknąć, czy, czy w ogóle zaczerpnąć y, siły rośliny, prawda, e, energii rośliny. Jak to włożyć do wiersza? Jak to przenicować do naszy, naszego świata emocji odbioru, to to jest dopiero pytanie. Tak, ale na szczęście łąki napisały całkiem. Całkiem sporo wspaniałych polskich wierszy, i mam na myśli nie tylko żegaryszki, ale mam na myśli wiele wierszy, wiele wierszy leśmiana, czy tak wspaniały wiersz, jak, jak wiersz Tettmayera, zaczynający się od słów ta trawa, której nikt nie kosi. Znajdźcie sobie Państwo na wolnych lekturach. To, w, w, wspomniałeś o Basio i, i, i o jego technice, o jego technice pytania. To chciałbym na, na koniec, ponieważ Państwo tutaj też mają dla Ciebie mnóstwo pytań, zapytać o coś, co no, do pewnego stopnia będzie bolesne, bo już wiem po części jakaś odpowiedź na to pytanie, ale to wydaje mi się ważne. Ważne w kontekście zagaryszek i, i ich związku z dość konkretnością doświadczenia. Chcę zapytać, mianowicie o to, jak piszesz? Czy, piszesz? czy piszesz w rytmie kroków, w pamięci, w głowie, czy, czy, czy może piórem, czy, czy, czy po prostu po wszystkim, opuszkami palca biegną palców biegnących po klawiaturze? Wracam do tego, że te teksty mają kanon e czyli one są zamknięte w 17 sylabach i trzech wersach i trzech wersach no bo można by to odebrać jako taki przymus wcale nie muszę tego robić prawda nie chcę pisać haiku więc nie mam i takiego powodu a jednak potrzebny mi jest stały rytm potrzebny mi jest kanon jako rytuał jako coś co wprowadza w pewien impuls. Krwi, pisania, tworzenia. Jakbym na przykład tłumaczył na inny język, to już bym nie musiał się tego trzymać. Tak mi się wydaje. Natomiast jak piszesz w oryginale, właśnie jak piszesz w oryginale, to, to, jest, to jest dla mojego procesu bardzo ważne, że jakby wchodzę do rzeki, jak wracając do Heraklita, że masz jakąś rzekę, która ma swój nurt I, i, i oczywiście to wszystko, co, co jest początkowo, jak się że garyszka rodzi osobno, prawda to znaczy jeszcze inaczej, to jest tak, wracam do tego momentu, że jak ona powstaje, z jakiegokolwiek by to było impulsu, wieść o śmierci bliskiej osoby, uderzenie światła, Obraz, słowo jakieś, są różne źródła tego, to wtedy jest ten moment na dnie, w którym ona była właśnie całością wszystkiego. I potem masz świadomość, że już jesteś na gruzach tego. I teraz z tego popiołu. Znaczy, musisz odzyskać ten żar. A język ci przeszkadza, papier ci przeszkadza, ręka ci przeszkadza, aparat, oko wszystko ci przeszkadza, stawia jakiś opór, prawda? W związku z tym musisz przez to przechodzić. Coś wypowiesz i to wybrzmi tak sztucznie, tak daleko od tego, co, że. My, że w w rodzaj rozpaczy, że to jest w ogóle niemożliwe. To samo jest. Przecież wszyscy z nas robią fotografię. Myślę, że to już się stało bardzo powszechne. I e, praca nad tym, żeby obraz, ten, który dostaje z aparatu fotograficznego, wrócił do tego, który zobaczyłem, jest osobnym długim procesem. Aparat mi nie daje tego, co je zobaczyłem. E, Czasem te zdjęcia, które się tutaj pojawiają, fotografie są na przykład w negatywie ujęte i są bliższe temu, co zobaczyłem, niż co miałem na fotografii zapisane w, w cyfrze. Więc brakuje ci świetlistości. Brakuje, masz jakieś wyjałowienie, wyostrzenie cienia, prawda? No. Wszystko. To myślę, że jak, jak malarz yy, bierze pędzel i pierwsze ruchy stawia, to tak samo ma poczucie jakiegoś bardzo oddzielenia, czy jakiejś bezradności wobec tego co zobaczył, prawda? Yy, yy, czy widzi. I, I wtedy się zaczyna ta praca. wiesz? Takiego. To jest. Na, na Łemkowszczyźnie jakby powiedzieli, e, oni mają taką. Takie, nie wiem dlaczego mi się to akurat kojarzy, wiesz, ale oni mówili bączek. E, ale bączek to, był, e, to była buteleczka z eterem. Wiesz. Oni byli wszyscy uzależnieni od eteru, e, i, i, bo go wiesz, tam to był najtańszy alkohol chyba, czy wiesz, tam przed, przed wojną jeszcze i tak dalej. Więc strasznie się radowali, jak ja, moja mama była farmaceutką, jak jej przywoziłem bączki z eterem. Ale ten bączek to jest właśnie tak, jak oni się radowali, to znaczy, że coś wchodzi w ciebie i masz jakąś, jakiś rodzaj wibracji, który, który, no, który cię nosi. To nie ty go nosisz, jakby ciebie nosi. I dopóki go nie, nie ujarzmisz, to nie masz tego spokoju, więc jakby napisanie żegaryszki jest troszkę takim, yy, takim ukojeniem, które, które nie daje spokoju do momentu, kiedy nie powstanie, kiedy się nie narodzi. I oczywiście czasem się nie, znaczy nie narodzi, to znaczy pozostaje niedokonane, pozostaje gdzieś w zapisie, pozostaje w tej sferze, to nie to. Ale na papierze? na ekranie i tak i tak mm. i czasem y, to obraz jest pierwszy Wiesz, to jest zresztą ciekawe, bo m, m, musiałbym jeszcze może powiedzieć, że jaką rolę odgrywa aparat to znaczy bo to jest jakiś fizyczny ciężki przedmiot, który może czyli rodzaj techniki prawda który ja mam zawsze tego samego Nikona, znaczy doprowadziłem, wydaje mi się, do takiej sytuacji, kiedy, kiedy to jest moje trzecie oko, to znaczy, ja nie zmieniam obiektywów, nie zmieniam aparatu, nie zmieniam. Uczę się na jednym światu, bo każdy aparat ma swoje światło, uczę się na nim światła i mam go, nie mam nigdy paska, nie, nie mam nigdy torby z aparatem, mam po prostu w ręce w taki sposób, że w którymś momencie w ogóle zapominam, że go mam i że robię fotografię, że czyli i też nie, on nie istnieje w takim sensie jakby, że, że jest jakby innym instrumentem od oka. Wiesz on zawsze tak samo widzi, to znaczy yy, ma mniej więcej tą samą perspektywę jak moje oko, czyli nie jest to e e teleskopowy obiektyw, nie jest to obiektyw, który jakby zmienia proporcje rzeczywistości, tylko jest jakby dostosowany do, do oka mojego i właściwie jest tak blisko jak oko, czy możliwie blisko jak oko. Czyli to nie jest ten rodzaj sztuki, fotografii, która miałaby się rozwijać właśnie poprzez specjalne robienie zdjęć i, i, i tak do, do, Dostosowywania obiektów, lamp, wiesz, do, do tego wszystkiego, tylko raczej to jest tak, żeby instrument, takim jak jest pióro czy aparat, dostosować tak do ręki, jak do oka, że on się staje zawsze taki sam i wtedy już tej gry nie prowadzisz, jakby z zewnętrznym instrumentem, tylko jakby masz jako część swojego ciała. Myślę, że, że, że zwłaszcza jak się. Długo jest, to on właściwie staje się częścią organizmu, w którym, z którym współistniejesz. Inaczej wydaje mi się, by był mi cały czas przeszkadzał, jakby oderwał do jakiejś innej rzeczywistości robienia czegoś z zewnątrz. Więc w tym sensie obraz. tak I on wtedy, wtedy jest zawsze przy ręce i czasem. Właśnie może uchwycić to coś, co najpierw jest obrazem, nie, nie słowem, czy nie innym wydarzeniem, i z tego po, po prostu się zaczyna cały proces tworzenia. Bardzo się cieszę, że, że ten wątek, tej, ten wizualny wątek biegnący przez, przez wszystkie trzy tomy zagaryszek tutaj został tak no, dowartościowany przez to, że, że, że powiedziałeś to co, to, to, co powiedziałeś. Jeszcze tylko ci też wtrącę, to znaczy, że na przykład jak masz, jak ta sarna rzeczywiście się pojawia blisko na fotografii, czy ten żuraw się pojawia rzeczywiście blisko na fotografii, to znaczy, że ja musiałem tak blisko przyjść, tak? To znaczy, że nie ma tego oszustwa, że tak powiem w cudzysłowie, że załatwiłeś to teleskopem. Tak, tylko że, musia, że, że musiało się odbyć ten rodzaj bliskości również z tym, z tym światem. No tak, tak. To, to jest tak, także ważne do powiedzenie, bo ono akcentuje to, co wiąże się z prawdą doświadczenia która dochodzi do głosu w tych, w ty, w tych, w tych trzech tomach i, i również, w tej, również w, tej, w tej książce. Ten wizualny wątek nie jest wątkiem podrzędnym wobec tego, co, co, co zapisane słowami. To nie są ilustracje. To, to, to jest autonomiczna pod względem tego, co ma do powiedzenia, ale oczywiście organicznie związana. Ze słowem warstwa wszystkich tych trzech, wszystkich, wszystkich tych trzech książek. To, to wydaje mi się ważne, także, tak jak powiedziałem, cieszę się, że, że, że to wybrzmiało. To zapraszam Państwa do rozmowy. Chętnie podam mikrofon. Dzień dobry, Michał Karapuda. E, ja, dwie refleksje, ale najpierw podziękowania. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja tak, stanę, żeby nie stać do nikogo tyłem. E, jadąc tutaj na Wczasy z Lublina e, z rodziną, nie mogłem się spodziewać, że spędzę tak cudowny e, wieczór z tak dobrą poezją. Bardzo dziękuję. Dziękuję też przy okazji Krzysztofowi, bo wczoraj jadąc do Krzysztofa na spotkanie, straszny gapa ze mnie. E, bez żadnego prezentu przyjechałem, a tak od Krzysztofa dostałem prezent, pięknego, długiego spotkania i rozmowy, dziękuję Ci Krzysztofie za to, a prezenty obiecałem już dobrą literaturę, literaturę wschodnią oczywiście, z Lublina, od Grzegorza Rzepeckiego z warsztatów kultury, ze Wschodniego Ekspresu, wszystkie brakujące tomiki przywiozę. Natomiast dwie refleksje, bo dużo było o fizyce, o takiej kosmologii nawet. Ja zanim zacząłem studiać filozofię, byłem przez chwilę na Politechnice, interesowałem się też takimi rzeczywistością wielowymiarową, bo my mamy taką uproszczoną wersję takiej płaszczyzny dwuwymiarowej, po której się poruszamy, też te dzisiejsze opowieści o tym, że, że gdzieś idziemy, jest jakiś most, my musimy później zawrócić, wracać. A, a to, o czym też panowie mówiliście dzisiaj, to jest dla mnie też taki trochę przykład takiej kuli ziemskiej. Znaczy, to co, to, co Krzysztof robi od wielu lat, to, o czym pisze, to jest takie pójście przed siebie, które powoduje, że my obchodzimy jakąś przestrzeń i właściwie wracamy do tego samego miejsca, że ten powrót jest czymś tak oczywistym, i my wracamy, nie ci sami, ale jednak inni, zmienieni. Tak jak tu, 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 o czym mówił Krzysztof, że czasami takie pójście w łąkę, powoduje, że właściwie no cóż jest na tej łące, no kilka kwiatów, bzyczą jakieś pszczoły, przeleci żuraw, ale wracamy już zupełnie inni. I druga refleksja, taka osobista, nie ma wiersza z, z, czy, czy że z 3 lipca, ale myśmy przyjechali dokładnie drugiego w niedzielę w nocy, zmęczeni podróżą, późno, późnym wieczorem, już było ciemno, położyliśmy się spać i zbudziliśmy się z żoną właściwie równolegle co do, co do kilku chwil, nie wiedząc, co się dzieje, bo śpimy raczej dobrze, byliśmy bardzo wymęczeni, łóżko, były, łóżko było wygodne i właściwie tak bez, bez jakiegoś umówienia się na coś poszliśmy przez łąkę właśnie nad jezioro, jezioro Gaładuś, już dzisiaj tutaj wspomniane, wykąpaliśmy się i dopiero wracając zaświeciło nam w oczy wschodzące słońce. I wróciwszy do, do, do domu, sprawdziwszy, okazało się, że myśmy się przebudzili dokładnie o 3.40 mniej więcej, czyli dokładnie w momencie wschodu słońca. Coś, coś absolutnie niewiarygodnego. W dużym mieście nie do pomyślenia, bo nawet tak się zasunie e, ciężkie kotary, to i tak gdzieś tam to, 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 to światło miasta przebija. A tutaj takie, takie do, doświadczenie, i, i kiedy e, sięgnąłem do, do przeczytanego już dzisiaj, ja jeszcze raz go przytoczę, tekstu, ciągle nie wiem, kim. Pod skrzydłem mąki, Łąki jestem, nie bądź mnie jeszcze. Dokładnie to się, co prawda co do dnia, dwa dni wcześniej, ale wydarzyło ze mną i bardzo ci Krzysztofie za ten żegaryszek, który tak dużo mi wyjaśnił, co się o świcie o wschodzie słońca tutaj w Krasnogródzie Nad jeziorem Gaładuś wydarzyło. Dziękuję. To niesamowite, że, że mówisz o 3.40, to na pewno nie była 3.45? Godzina Pio, wiesz, to jest dla w tych wschodnich tradycjach, wiesz, oni też mają tą bardzo szczegółową matematykę i, i urobudziesz się dokładnie wtedy, kiedy powinieneś się obudzić. Czyli to jest ta godzina, którą oni wskazują na, to, na tą godzinę, w której człowiek powinien wstawiać, dlatego że jest najbardziej twórczy. To jest te, ta godzina, która, czy ten czas, w którym, w którym jesteśmy najbardziej twórczy. Ja i... tutaj, tu, tutaj muszę się nie, nie, nie zgodzić. Że wszyscy powinniśmy wstawiać o 3.45. Owszem, być może wtedy rzeczywiście jesteśmy najbardziej twórczy, ale ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy byli najbardziej twórczy w snach. W snach. Jak człowiek jest za bardzo twórczy w rzeczywistości, to się to często źle, źle kończy. A sny odgrywają też, te, te, też pewną rolę w żegaryszkach i w sztuce w, w ogóle, no ale to jest osobny, osobny wątek. Trzecia pięć. Boże. Boże, powiało grozą. Bardzo proszę. cisza. Tak. Dobrze, dziękuję. E, ja czytałam dwa poprzednie tomy że Garyszek, tego jeszcze nie. Dzisiaj go, dzisiaj będę, nad, będę go czytała na pewno. E, ale chciałam się podzielić taką refleksją. W ogóle bardzo dziękuję. Włączony. Włączony, chyba tak. Bardzo dziękuję panom za rozmowę, bo to e, jakoś bardzo bardzo mnie to Poruszyło i bardzo wiele mi dało, mam nadzieję, ma wrażenie, ale chciałam powiedzieć, że tak. O ile wcześniej, czytając te dwa pierwsze tomy Żegaryszek, to miałam takie poczucie obcowania, właśnie z takim wymiarem medytacyjnym i taką, takim, taką czułą uważnością Twoją, Krzysztofie, trochę dotykania tego wymiaru, jak Pan powiedział, takiego wertykalnego, tak, ale Teraz mam takie poczucie dotykania istoty życia, że w tych wierszach, jak czytałeś, to tak jakby w takim, wiesz, yy, widzenie esencji w tak drobnych rzeczach, jak na przykład ruch trawy. Ale też uderzyło mnie coś jeszcze innego, że w którymś momencie poczułam, jak czytałeś, że to jest zapis przekraczania siebie, że trochę takiego. Ech, wiesz, odkrywa... No nie, mówiłeś o dezintegracji pozytywnej, tak? Takiego budowania siebie w innym wymiarze. I urodziło mi się pytanie, może głupie, ale muszę je zadać. Dokąd zmierzasz, Krzysztofie? No właśnie. Od, bo... Yy... No do tej tajemnicy, do której nie ma klucza i można być bliżej lub dalej od niej, ale, ale przynajmniej, przynajmniej starać się zbliżyć, bo tak naprawdę nasze życie usiane jest takimi niepowodzeniami, klęskami. Być może one się biorą z tego, jak Michał mówił o tych swoich doświadczeniach. od razu o tym pomyślałem, że no nam się to wszystko w życiu przydarza. To nie jest tak, że to się mistykowi jakiemuś, szczególnie uposażonemu przydarza. My jesteśmy pełni my każde z nas takich iluminacji, które po prostu prze, prześlepiamy. Czasem powiemy, że nie mamy na to słów, że to jest nie do nazwania, ale często jesteśmy leniwi w tym sensie, że nie pracujemy nad tym, żeby je zatrzymać, żeby dać im wiarę, żeby docenić siłę, którą niosą ze sobą, klejnot, który mają w środku. I, i może o to się ta walka toczy. I, i jeżeli powiedziałeś o życiu, bardzo mi to jest bliskie. W życiu właśnie w takim sensie, że my wszyscy żyjemy, każdy z nas, w związku z tym my to mamy. My to mamy. I, i tylko to możemy sobie użyczyć, żebyśmy sobie pomogli. Jest ten warsztat poety, który jakby pomaga innym. To wydobywać, zatrzymywać, doceniać, budować nad, ty, nad tym, i tak dalej. Doceniać wagę tego, że, że powiedziałaś o poruszeniu traw, yy, czyli w takich rzeczach, no, które wobec problemów świata powiedzieliśmy w ogóle, jakie to ma znaczenie, prawda? Że, I w związku z tym jesteśmy na takiej ścieżce, że aha, poezja ucieka od życia, no, zajmuje się takimi zupełnie nieistot, nie, nieistotnymi rzeczami. Natomiast ja świadomie w tej rozmowie z Pawłem rozszerzałem ten kontekst, pokazując o jakie różne rzeczy to zahacza potem, łącznie z dezintegracją pozytywną, pogranicznym nacjonalizmem i fizyką kosmosu. Prawda? Że, czyli to wszystko jest o, o siebie zaczepione tak naprawdę. I to życie w związku z tym dla mnie nie ma, coś takiej, nie ma czegoś takiego, że jest, wiesz twórczość o życiu, a potem może być twórczość, nie wiem, o, o Bogu albo, wiesz, o świecie. Znaczy już, do te, jeżeli mnie pytasz, do czego dochodzę, to właśnie do tego, wiesz, że to się gdzieś wszystko spotyka, że było też, mówiliśmy o takich sztucznych rozdzieleniach, o tym pryzmacie, który się rozdziela, ale zwróćcie uwagę, że, my, że w tym też jest rozdzielenie, że my żeśmy podzielili, nie wiem, kulturę wysoką, religijną, sakralną, świecką, życiową i tak dalej. To są wszystko sztuczne podziały. Tak jak żeśmy niedawno mówili o jakimś wegetarianizmie, weganizmie, wiesz, innych ideologiach, które jak jesteś, czy religiach nawet, Religia w jakimś sensie, religie, tworzenie religii jest podziałem na duchowości, jakby jest wprowadzaniem podziałów nad życiem duchowym, nad doświadczeniem duchowym. Religia jest, rodzi się wtedy, kiedy po prostu zakreślasz nagle granice, to jest moje, ja w to wierzę. Jest tak, jest taka doktryna, ortodoksja i tak dalej, i wycinasz po prostu z pewien i, i dopiero. I oczywiście to może być taki wycinek, że jak pójdziesz w głąb niego, to wejdziesz znowu we wspólne, prawda? Ale, ale bardzo często się dzieje tak, że to nas po prostu oddziela i zamyka po prostu w osobnym. Religia się zamyka, kultura się zamyka, kultura się zamyka wiesz od wewnątrz, w takim świecie narodowym na przykład, czy, czy innym. Więc, więc ta praca, do czego się idzie, Zosiu, się idzie jakby do otwierania tego od. Wewnątrz, do tej rzeki Herak Heraklitejskiej, dla której to są sz wszystko sztuczne podziały. Tak naprawdę, e, e, my mamy na przykład na Zachodzie bardzo głęboko takie ugruntowane przekonanie, że o ty mówisz o jakimś buddyzmie, o jakimś haiku, ale to jest przecież dla ciebie egzotyczne, ty jesteś w innym kręgu e, kulturowym, że to, e, że to może być tylko powierzchowne, nigdy głęboko tego nie dotkniesz, bo nigdy. Bzdura. To są właśnie takie drogi na skróty, kiedy sobie po prostu. Robimy usprawiedliwienia, czy jakby uargumentowujemy swoje zamknięcia. To znaczy, co to, że ja mam być zawsze oryginalny w pełni, kiedy jestem tylko po, po polsku, po, wiesz, i, i tak dalej i tak dalej, i że ja mam tamtego nie rozumieć, bo, bo to jest w innym kontekście kulturowym, środowiskowym i tak dalej. Oczywiście, że one są w jakimś etapie. Ważne, bo one gdzieś na górze, na powierzchni się rozdzielają, prawda? I są, jesteśmy podzieleni całym tym szeregiem granic. Natomiast jeżeli idziesz wewnątrz, jeżeli idziesz do życia, to nagle to z powoli znika. Znika i, i, i dochodzisz zaczynasz dotykać materii, w którym natychmiast spotkasz się z Japończykiem piszącym czy tworzącym. Kręgu haiku, tak jak, jak z Markończykiem, nie wiem, ze sfery Sufii, wiesz, czy, czy kimkolwiek innym. I dlaczego miałoby być inaczej? Dlaczego miałoby być inaczej? Bo dotykasz życia, bo się dotykasz życia i dotykasz tego, co od razu jest wspólne. Tak? I od razu się w oczach. Dlaczego masz w moich oczach czytać, czy oczy mają język? Prawda? Czy, nie, oczy są po prostu zawsze czytelne zupełnie w inny sposób, niż my czytamy swoje języki. Prawda? Te, również te oczy sarny. Także czyli, a, być, a jeżeli jest granica, właśnie, jeżeli jest granica, o której mówiliśmy, to znaczy, że coś jest jeszcze ciągle nie w porządku. U mnie to znaczy, że gdzieś jeszcze ona ciągle powstaje, prawda? Że jeszcze jest jakieś oddzielenie, które jest trudne do przekroczenia i które mnie wyizol wyizolowuje, czy wys wysuwa, więc znowuż praca idę do tego, żeby spróbować tą granicę nadgryzać, Wiesz, w jakiś sposób przekraczać, prawda? Czy to jest możliwe? Zawsze raczej rozbijesz głowę. Wiesz, okazuje się trudne, niemożliwe, ale, 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 ja, ja, ale tak jak powiedzieliście, za chwilę czujemy, że już jesteśmy inni pod tym nagryzaniu na granicy, prawda? Nawet jeżeli mamy poczucie klęski i tak dalej, to już jesteśmy w innym miejscu niż byliśmy przedtem, czyli jednak jakaś droga postępuje. Jeżeli na, zaczynasz z tego robić swoją pracę, taką codzienną, taki, wiesz, pracowic, pracowitość, w to włączać, to, to być może to jeszcze yy, może da szansę pójść jeszcze głębiej, jeszcze dalej. Prawda? Zaczyna się wtedy ta droga, o którą pytasz. I integralność w dziele artysty, w jego pracy odsłania się również w tym i poprzez to że artysta splata to, co zostało z różnych powodów, często technicznych po prostu rozdzielone. Jest takie piękne słowo wiersza, wiersza. To jest rodzaj niewodu. Taki. Rodzaj sieci, no tak można by pewnie, pe, pe, pewnie powiedzieć. Jeśli Państwo poszukacie sobie obrazów wierszy w internecie, wiersza jako sieć, ta wiersza, to zobaczycie, jak ona jest gęsto spleciona. Bardzo często pleciona była złyka albo z trzciny. To jest taki rodzaj kosza, do którego u, u, u łapano, łapano ryby. A wiersz też jest takim splotem. Wiersz też splata to, co zostało, zostało rozplecione i gdzieś tam jest zniesione przez, przez, prze, przez ten wiatr. Chaosu. Cieszę się, że również to dzięki Pani pytaniu wybrzmiało. Bardzo proszę. Świetnie Państwu idzie. Dziękuję bardzo. Ja właśnie jeszcze raz powtórzę, bo nie wiem, czy wszyscy słyszeli Pani tutaj, poprzedniczka moja powiedziała, że ma głupie pytanie, moje wydaje mi się jeszcze bardziej ale zadam, bo chodzi mi po głowie. Dlaczego? Bo pan tak pięknie maluje rzeczywistość albo odzwierciedla tę rzeczywistość tak pięknie, używając bardzo barwnego języka. Ja swego czasu usłyszałam wypowiedź pani profesor Dacewicz, która powiedziała, że nie zgadza się z opinią, że wulgaryzmy zubażają świat, bo jej zdaniem nadają dodatkowego kolorytu. Więc ja chciałam zapytać, czy czasami są takie sytuacje które doprowadzają pana do tego, że korzysta pan z tego dodatkowego kolorytu. Dziękuję za to pytanie. Nie mam jeszcze takiej odwagi chyba w takim dosłownym sensie, chociaż mam czasem poczucie, że tworzę wulgaryzmy w taki sposób od, odbiegając od tego utartego języka, że one, że czasem pojawiają się tutaj słowa Wersy, które idą wbrew językowi takiemu właśnie gładkiemu. A nawet pojawiają się neologizmy, czy w ogóle zupełnie nowe, yy, no, nowe słowa czasem. Bo opór, taki jak stawiają te stare, jest zbyt duży, żeby je aplikować. Yy, poza tym myślę, że to, co mam wspólne z takimi ostrymi wulgaryzmami, to jest to, że one są krótkie, zwarte i treściwe. <śmiech> <śmiech> Nie są rozgadane. Mi zawsze w poezji polskiej przeszkadzało rozgadanie. Za dużo słów. Czasem, jak czytam, no, bo jesteśmy filologami polskimi, więc niewiele musieliśmy przeczytać. Wydaje mi się, że jakby wycisnąć to gadulstwo, to tam by dużo więcej treści pozostało, gdyby. No, to też jest rodzaj kultury, który się tworzy, prawda, że, że się po prostu rozgaduje twórczość. Ja jestem na takim etapie, weszłem właśnie troszkę z buntu właśnie wobec takiego takiej taniego, taniej wielości słów, prawda, no i ten wulgarny język ma też do siebie, że właśnie nie trzeba nic dodawać, prawda, i, 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 i pada. Natomiast wulgarne myślę jest czymś innym od hamskiego i z takim językiem ja jestem w ogóle przeciw, to znaczy bardzo irytują mnie ci ludzie często kultury, intelektu i tak dalej, którzy widzą w ten sposób zbliżenia się do życia. Tak? Że będzie, że, że nagle, że ten rodzaj porozumienia czy bliskości z innymi ma się odbyć poprzez takie dzikie, hamskie często określenia, i że to jest taki rodzaj się. Niestety w, w, w naszym kraju wytworzył taki rodzaj e, kultury, który, m, który sprowadza to wszystko w dół, że tak powiem. Po prostu schamieliśmy strasznie. I ja nie znoszę tego. I, I uważam, że to się odbywa nie bezkosztowo. To znaczy, płacimy za to, za to cenę i. I to mnie drażni, takie jakby nagle wszyscy chcielibyśmy być z podbudki z piwem, jak się za moich czasów mówiło. I że, że tam jest życie. Tak, niby. Tak jest taki stereotyp, że oto Gombrowicz potrafił, czy z Mrożkiem się z tego e, naśmiewać. Właśnie takiej taki innego rodzaju chłopomanii, która, e, która właśnie w języku się objawia. To, Wobec tego jestem mocno krytyczny. To ważne chyba, żeby też dopowiedzieć, że jednak znaczy, że, że, że jest różnica pomiędzy wulgaryzmem a przekleństwem. No, tam, gdzie, gdzie wulgaryzm gdzie jest adresowany bardzo personalnie, tam, tam staje, staje się przekleństwem. No, i, i, I jest, czy jest wtedy, jest wtedy no, czystym złem po prostu. Co do e, e, siły ekspresyjnej, e, wulgaryzmu, i do, i, do, do, do ich. Pokrewieństwa z poezją pe pełna zgoda. Znaczy, one są faktycznie te, których używamy najczęściej po polsku, po prostu bardzo dobrze językowo y, zrobione. No naj, naj, najczęściej używany polski wulgaryzm rodzi się tam w głębi. To, są, to jest je, jedno, je, jedna z tylnojęzykowych y, 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 y spółgłosek. Przypominam, że są trzy kg ich. Mówię o mówię o k, później to prze, ta energia przez, przez takie półotwarte u przechodzi w takie frykatywne, drżące r, później jest, później jest to spółotwarte w, dzięki któremu z, 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 gromadzi się, ta, ta, ta energia się gromadzi i wybuchowe a na końcu. To jest naprawdę bardzo dobrze zrobione literacko. Dziękuję za to popołudnie cudowne. Zresztą Krzysiu, Małgosiu doskonale wiecie, jaką miłością darzę przyrodę. Zresztą obserwuję ją, uczę się od niej. No, stwierdzone jest, że człowiek niby jest najmądrzejszy, najbardziej inteligentny, ale bym tutaj dyskutowała na ten temat. Natomiast moja taka refleksja, trochę wejdę w religię. Czyli ta przyroda, ta natura, która nas otacza, ta piękna, jest dla mnie osobiście, nie wiem, Bogiem, Demiurgiem, Absolutem, jak zwał, tak zwał. Ja do niej się modlę, ja się z niej cieszę, ale i nad nią płaczę. Płaczę wtedy, kiedy widzę, jak człowiek strasznie ją niszczy, degraduje. Widzimy to, jak gatunki i roślin, i tych y, y, ziół, czy, czy zwierząt po prostu giną. Giną nam, y, nie wiem, minutę czy sekundę, już teraz nawet nie wiem jak. Nasze rzeki, które są z, bardzo w tej chwili, no właściwie martwe, martwe. I, y, y, I płaczemy nad tym i tak naprawdę nie możemy nic zrobić, przynajmniej jako jednostki. Wulgaryzmy są u mnie wtedy, kiedy właśnie widzę tych ludzi, którzy kompletnie sobie nie zdają z tego sprawy, że y, życie tej natury, tej przyrody, to jest nasze życie. To jest nasze życie i y, życie następnych pokoleń. Dziwię się tylko tym wszystkim, którzy w tej chwili rządzą i y, też mają dzieci, wnuki, i, ale kompletnie o nich pewnie nie myślą w tej chwili. No bo przecież... Y, Będą żyły jak? W jaki sposób? Nie będą widziały tej przyrody, będą choroby, które, które i tak i tak już w tej chwili nas chyba ścinają z nóg. Także nie chcę zakończyć tego jakimś takim smutkiem, no bo wieczór jest przyjemny. Chciałabym tylko po prostu powiedzieć, że powinniśmy cenić wszystko, co, co jest stworzone, bo jest to darem. I wszystko jedno od kogo, ale, ale jest to naszym darem, yy, który tak naprawdę wyrzucamy gdzieś tam w kąt i, i to, to mnie smuci. Yy, nie jem yy, mięsa ze względu na to, na to, że po prostu wiem, że, że zwierzęta cierpią. No ale mój Boże, co ja teraz będę robić, jak te rośliny czują? No co ja teraz zrobię? No. Także dziękuję. Dziękuję za to popołudnie. To jest tu jeszcze jeden głos. Przepraszam, że się wyrwałem. Ja myślałem, że pani chce skończyć to spotkanie, a ja chciałem zadać jeszcze pytanie, podarzając tropem tych, tych głupich pytań. A mianowicie... Czy uważasz, że słowo zajebiście zalicza się do tych hamskich słów? A pytam dlatego, ponieważ fanem tego słowa był Adam Hanuszkiewicz, którego bardzo ceniłem, lubiłem. A był taki moment, to chyba było, było na początku, kiedy to, to słowo po, powstało i później było bardzo popularne i ku mojemu zaskoczeniu, on je uwielbiał i właściwie bardzo często s, stosował i z łatwością opisywał wiele, wiele rzeczy, posługując się, się tym właśnie słowem. No Mnie tego słowa nauczyła obecna tutaj Weronika. Chyba jest jeszcze Weronika? Już już pojechałam, ale jak chciała powiedzieć, że była super książka, to ja zajebiście. Więc, więc wiedziałem, że, że przeczytała ważną e, 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 książkę i rzecz. Także ja mam dobre konotacje <grym> z, tym, z tym słowem. Najwybitniejszy żyjący poeta języka polskiego Ryszard Krynicki opowiadał mi kiedyś o swoich spodniach, które nosił w młodości. I mówi, no wiesz, one miały taki zajebisty kolor. Z koloru Ryszard Krynicki, który niedawno obchodził 80. urodziny, używa tego w odniesieniu do filuternego różu. To znaczy, że chyba można tego spokojnie używać. Tak, ale to właśnie mówiłem, że, że są. Nie, nie, dla, dla mnie to słowo nie oznacza schamienia. I to. Bo może czasem to mniej o słowo chodzi, a w sposób, w jaki rozmawiamy, czy do czego sprowadzamy to, co chciałem powiedzieć. Ale ja mam w ogóle takie poczucie, i wobec tego się głównie yy, buntuję, takiego chamstwa, które uchodzi za prawdziwe życie. I, i, I nagle, jakby to się okazało, że to nas zbliża do siebie, do ludzi, prawda? Yy, I często słowa czy język idzie, czy jest z tym, z tym związany. Dla mnie jest odwrotnie. To znaczy, wszystkie osoby, które wchodzą na taki. Na taki trop ścieżkę obnażają po prostu jak mocno są odcięci. Od takiej tego, co jest wspólnotowe. Raczej powinniśmy się moim zdaniem, windować w górę. I, i, i czuwać nad tym. I to jest troszkę też w odniesieniu do tego, co Renia powiedziała, bo żeby. Tak się przejąć y, światem, jego tragedią z umieraniem, trzeba dorosnąć. To znaczy, y, w zwykłym po prostu sensie, musimy, musimy do tych roślin, do tych zwierząt, do tej sytuacji dorastać. I, czyli być na jakiejś ścieżce rozwojowej. Y, wracamy do tej pracowitości, o której. O której mówiliśmy, i która w ogóle jakoś, z nie, nie wiem czy zauważyliście, ale w ogóle z naszego języka zniknęło słowo pracowitość. Kiedyś się mówiło jako cecha o człowieku, że jest pracowity. Dzisiaj już nie spotykam w ogóle takiego określenia. Jakbyśmy się bali pracowitości, że nam się kojarzy pracowitość z wyróżnianiem się, nie wiem, od yy, od innych, i tak dalej. W ogóle nie jest cool. Pracowitość. Raczej się ośmieszysz, kiedy, kiedy użyjesz takiego słowa. A wydaje się, że bez tego no, nie zrobimy tej roboty, która jest do, do zrobienia. I że gareszki też mają coś w tym sensie. To, to jest po prostu taka. Taka codzienna pracowitość. Tam ten jeden, jedna żegareczka o tym najmniejszym od rana, który, nad którym pracujesz. To nie jest tak, że po prostu wiersze się stają z lekką ręką, One masz objawienie, olśnienie i zapiszesz. Dużo pracy. Taki, która, z której dopiero się to wyłania no oczywiście, że są takie chwile, że, że zapiszesz żegaryszek w jeden moment, prawda, ale, ale ten, ten rodzaj przygotowań takiego uprawiania gruntu, ziemi, na, na której to napiszesz, to jest ogromny ogromny ciąg po prostu wysiłków różnych, które, które cię czynią gotową do, do czegoś Takiego, więc te wszystkie kwestie, które wiążą się z, z, z duchowością, z, żeśmy jak, jakoś odcięli od pracy. Ona zawsze pamiętajcie, że zawsze duchowość była związana z pracą. I zresztą ty to doskonale wiesz, prowadząc gospodarstwo. I, i czyli taki ciąg. My żeśmy mówili o, o pracy, o porach roku tych żegaryszek, że są cztery pory roku, obroty pół roku, prowadząc gospodarstwo czy pracując normalnie w Ziemi, no nie masz przerwy, nie możesz mieć przerwy. Nie możesz wyjechać na urlop w jakimś sensie. To jest też bardzo ciekawe. My powoli w pograniczu to odkrywamy, wiesz, że, że jakby bli coraz bliżej jest nam do, do naszych sąsiadów, którzy po prostu uprawiają ziemię, prowadzą gospodarstwa, bo, bo jest w tym rodzaju jakiejś ciągłości yy, te, właśnie takiego strumienia, którego nie możesz przerwać tak naprawdę, że wchodzisz... I że dopiero z tego coś, coś wynika. Myśmy, myślę, że, stworzyli za dużo szans na różne urlopowanie, przerywanie, odcinanie się, pozostawianie rzeczy na boku i, i zaczęliśmy umieć z tym żyć. Nie głodować z tego powodu, jakby wyprodukowując jakiś nadmiar, ale to nam odebrało ciągłość, strumienność. Od której zosta zostaliśmy ode oderwani. I płacimy za to, za to cenę, że, że taka, taka książka właśnie nie powstałaby te bez ciągłości i cyklu wieloletniego takich obrotów. Ja ją zacząłem pisać, mieszkając w Krasnogródzie już 10 lat, czy prawie tyle. Czyli jeszcze, tyle mo mo możesz określić, że tyle trwały przygotowania, żeby w ogóle pierwszego żagaszka napisać. Tyle, tyle pracy nad zanurzeniem się w strumieniu. Mm -hmm. A, poeci, poeci ocalają słowa, pracują nad, nad ocalaniem słów, także nad tym, żeby. Przywrócić słowom ich godność, i ich blask. Krzysztof powiedział o jednym ze splugawionych słów, o, o pracowitości, którą, jak się domyślam, przodownictwo pracy splugawiło. Ale pomyślcie Państwo, że jest całkiem sporo jeszcze takich słów. Na przykład, piękne słowo towarzysz, splugawione na lata. Bardzo długo nie będziemy go jeszcze w stanie używać tak jak ono jeszcze niedawno, jeszcze kilkadziesiąt lat temu, sto lat temu m, znaczyło. Również dlatego warto pisać i warto, warto czytać. Zanim jednak Państwo będziecie mieli czas na czytanie, to muszę poinformować, że pomimo tego, że rozmawiamy już 2,5 godziny, wieczór dopiero się rozkręca. A Krzysztof ma tutaj rodzaj żegadła i tym żegadłem będzie mógł w książkach, które Państwo macie, zaznaczyć to miejsce dotknięcia, zostawić ślad. To misterium śladu, misterium dotknięcia zaraz się odbędzie, później jeszcze będziemy błądzić po ukrytej ścieżce. Więc wyjmijcie sobie Państwo kanapki i posilcie się trochę. A ja tymczasem. A czy można jeszcze zadać pytanie? A, ja yes? Bardzo proszę. Tutaj Bardzo proszę. ja mam takie właśnie w odpowiedzi na to, co Krzysztof powiedział. Z, tym, z tą pracowitością się zastanawiam i to się dobrze wpisuje, bo. Ostatnimi czasy jest dużo analiz i mówi się o, o Polsce, że tutaj panuje kultura zapierdolu. I to jest to nawiązanie do naszych tutaj rozmów. Ono i, I w tym sensie myślę sobie, że jak, jak są badania, to Polacy bardzo dużo pracują. Jakby w porównaniu, jeśli chodzi o Europę, mogą zawstydzić, zawstydzić em, em, tutaj sąsiadów różnych, nawet tych najbogatszych, więc to, więc myślę sobie, ta pracowitość jest, natomiast, i, ale to urlopowanie jest często rozrywką, taką, takim momentem rozerwania czegoś, co wydaje się nieprzerwane, że ja muszę, muszę się dorobić, muszę robić żeby się dorobić, inni, mo moje dzieci muszą robić, żeby się dorobić, e, musimy robić, musimy pracować. Jeżeli jest ktoś, kto nie robi, to jest leń. I jak, jak 10 lat temu był kryzys w Grecji, to, to w sumie wielu, wielu w Europie również w Polsce, jak, jak się rozmawiało, że to jest bardzo skomplikowana sytuacja, to, to co tam się wydarzyło. I, 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 oni, i, I być może jakby ta wina jest rozłożona nie, nie tam, gdzie, gdzie zwraca nam się uwagę, to, 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 to mówiono nie, to byli lenie. Przecież tam są te siesty. Przecież oni odpoczywają. Jak można? Trzeba robić. Trzeba pracować. Tak? Trzeba się dorobić. Oni po prostu nie robili i mają za swoje. To, że ktoś ich wpuścił w maliny, to jakby o tym się nie, nie, nie chce nie chcę mówić, no bo z drugiej strony, się, bo, bo chcemy sobie też, to, to, to by oznaczało, że może za dużo pracujemy, nie? a wszy, jakby wszystkie badania pokazują, że za dużo pracujemy. I że tutaj jest jeszcze coś innego, że że właśnie my pracujemy, a potem jest taki hard reset, nie? że te, te, te wakacje, ten urlop, to wszystko musi być właśnie takie może chamskie, takie, w sensie, że to, 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 musi, to, to musi być tak na, na twardo i, i to musi być na grubo. Gdzieś muszę wyjechać. I, i w tym sensie, że tu się, coś, tu, się, tu się coś dzieje, bo myślę sobie, ten granulat, ta, ta gęstość, że możemy, właśnie chodzi o to, że, żeby umieć pracować w ciągu tygodnia o jeden dzień mniej nie? i w ciągu jednego dnia o jedną godzinę mi to jest bardzo trudne. Nie, nie jesteśmy nasze, nasze, być może, na, i, nie jesteśmy do tego, um, niewielu jestem w ogóle takimi szczęściarzami, że może sobie na to pozwolić. Jak ja, jak ja obserwuję, jakby tych moich sąsiadów, którzy są chłopami, nie gdzieś tam niedziela czy, czy poniedziałek to, to jest ten sam dzień. Trzeba po prostu wyjść i, i, i robić. Natomiast w, w, w mieście to jest często jakby podobnie ludzie po prostu na etatach różnych pracują i pracują. I to jest ciekawe, no, że myślę, że to, co i bardzo jest trudno, a ten moment takiego prześwitu, nie żeby sobie go pozwolić, codziennie zacząć pół godziny, pół, albo stać pół godziny wcześniej i, e, i popatrzeć na coś tak bez. Tak, nazwę to bez sensu, po nic. Zresztą... Rozumiem, że to, jest, że to jest postulat, a czy jest też jakieś pytanie? A czy jest jakieś pytanie? Pytanie jest dużo, ale nie, jakby to jest tylko raczej tak. To jeszcze tylko chciałbym dopytać, z jakiego regionu Polski pan jest? Z Seneszczyzny. Od niedawna, no Aha. ale. To ona się musi jakoś radykalnie różnić od tych, od, od tych przestrzeni w Polsce, które ja znam, bo moje doświadczenia z pracowitością Polaków są zdecydowanie inne. Ale ja myślę, bo odpowiadając jeszcze Marcinowi, że wydaje mi się, że właśnie w tym jest problem, że żeśmy od pracy przeszli do zapierdolu. I to są dwa różne światy. Nawet to, co mówisz o tym ranku, Marcinie, wiesz, żeby nic nie robić, to jest właśnie ta praca, o której ja mówię. Wiesz, że, Bo to mówisz o uwadze, tak. prawda? O zobaczeniu czegoś, o daniu sobie czasu, żeby coś uchwycić i, nad tym, i czy w ogóle zbudzić ciszę w sobie. Nad tym trzeba wykonać pracę, to nazywam pracą. Wiesz? I, yy, I oczywiście ona jest też związana i z fizyczną, i z, i z wszystkim innym. Tylko właśnie, bo zapierdol i tu masz absolutnie rację. Moim zdaniem, zapierdol też nie daje szansy oducza odpoczynku, oducza, oducza wszystkiego, bo wtedy inaczej odpoczywamy. E, więc e, nie umiemy po prostu odpoczywać i tak dalej, i tak dalej. Więc za, za tym się e, wszystko to ciągnie. Więc raczej jest właśnie pytanie, jak wrócić do pracy z takiego zapierdolu. E, proszę, Bożonko, jeszcze ty. Nie, ja tylko trzymam mikrofon. Nie, nie, ja chciałam zapytać Krzysio, bo yy, czyli jest żegaryszka i jest żegaryszek. Ponieważ ty jesteś tym, co tak lubi pomiędzy, bardzo ciekawa jestem tego słowa, które powstanie, pomiędzy. To znaczy, ja, ja, ja bym zostawił tak, jak jest, i żebyście sami decydowali, czy tam jest żegaryszka, czy żegaryszek, czy raz tak, raz tak, bo nie, nie będzie tutaj tej sztywnej granicy wtedy i to jest dobrze. Krzysztofie mam jeszcze pytanie, Proszę. ale tylko pytanie. W kontekście tego, co tutaj było, zostało powiedziane o pracy. Chciałem Cię zapytać o pracę nad pracą, o której mówił chyba Tischner, jeżeli dobrze pamiętam. Jak to rozumiesz? Bo wydaje mi się, że to o czym mówisz, to jest właśnie ta filozofia pracy nad pracą. No właśnie, bo dobrze, że przywołałeś Tischnera, bo on jest z kolei uczniem w tym, w tym rozumieniu pracy Simon Weil. I oni oboje to są, to są właśnie ci ludzie, którzy zaczęli rozumieć, że ta praca, którą proponuje nowoczesność. I ten świat, ten zapierdol, jak go nazwał Marcin, odbiera ludziom godność. I że, że człowiek, jakby tracąc prawdziwego ducha pracy, traci godność jako osoba ludzka czy istota żywa. Więc, i dla nich powrót do tej godnościowej jakby obecności człowieka w świecie był poprzez pracę poprzez przywrócenie tosu etosu pracy jak u prawda? Silnie związanego, więc, yy, yy, więc w, tym, w tym bym widział drogę. Oczywiście, i to jest bardzo ciekawe pytanie, które ludzie tacy, którzy rozumieli, że człowiek będzie miał coraz więcej wolnego czasu, roz, rozumieli, że w tym jest niebezpieczeństwo deprawacji człowieka, bo on się nie nauczy pracować w czasie bez pracy. Bo właśnie to, o czym mówimy, to jest jakby ta sztuka pracowania, kiedy mamy więcej wolnego czasu, coraz więcej, prawda? I wtedy, i wtedy, to, wtedy jakby z rola kultury, my mieliśmy taki, taką szansę z Małgosią poznania Maruina Mińskiego, czyli jednego z twórców sztucznej inteligencji, tak naprawdę. I on na przykład bardzo interesował się naszą pracą, bo on uważał, że przyszłość, że, że to jest odpowiedź na dramat, który czeka przyszłego człowieka. Że my po, po, potrafimy, czy proponujemy, czy dajemy propozycję zagospodarowania sensownie czasu, który będzie się wydłużał w takim sensie niepracowania. Zarobkowego czy, czy innego, i że, że coraz większa będzie rola właśnie pracowników kulturowych, edukacyjnych i tak dalej, bo one mogą zagospodarować tą pustkę wtedy. Mhm. A propos pracy. <grychy> Oczywiście. No bo my też tutaj wszyscy jakąś pracę wykonaliśmy jedni przeżywając to spotkanie wy tutaj to prowadzą ale przy pracy potrzebne jest też chyba jeszcze święto prawda święto czy pracy. słucham święto pracy <laughs> to ja bym chciała zaproponować takie świętowanie jeżeli pozwolicie państwo żebyśmy to zrobili razem i Powiedzieć wprost? Ja tak mówiłem, żeby nie zdradzić, może. Podczas <noise> Prost. Chyba Krzysztof właśnie skończył 65 lat. My mamy ciasto i mamy szampana. Czy chcielibyście Państwo włączyć się do, do świętowania? To jest to pytanie. Okay. Czy chcieliby się Państwo włączyć do świętowania? <tutujesz> <tutujesz> nie, nie zawieszamy spotkania, bo tak jak słusznie powiedziałeś, mamy jeszcze różne rzeczy przed sobą, prawda? Tak. Ale taki moment... No znakomicie, znakomicie. Tak, tak, to tak. Tak, 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 tak zróbmy. Trochę liturgii jest zawsze potrzebne. Oczywiście, jeśli ktoś potrafi zaintonować to. To jest właśnie jedna z tych tajemnic jeszcze pracy, o której chciałem powiedzieć. To znaczy, problem nasz polega na tym, że my zaczęliśmy kupować sobie święto, a nie święto zawsze było kulminacją pracy. Prawda? Byłam w tym momencie, kiedy praca doprowadzała do tego momentu, że można było świętować. Myślę, że dzisiaj wieczorem troszkę żeśmy zaprasowali na, na to święto.